Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i przed nami kolejne omówienie, czy omówienie kolejnego odcinka serialu The Mandalorian, rozdział 14, tragedia, The Tragedy. No i wbrew tytułowi ten odcinek no, ewidentnie tragedią nie był, jest chyba jednym z najlepiej ocenianych w ogóle do tej pory, licząc też odcinki pierwszego sezonu, co myślę, że ma wiele wspólnego między innymi z reżyserem tego odcinka, o czym też myślę pomówimy sobie za moment. W ogóle jak czytałem sobie jakieś tam informacje i inne rzeczy do tego odcinka, to Robert Rodriguez mówił o tym, że jakby był jednym z tych reżyserów, którzy w ostatniej chwili zostali zaangażowani do tego projektu w związku z tym, że inna osoba zrezygnowała. I zacząłem sobie myśleć, kurde, mam wrażenie, że Robert Rodriguez był jakby jednym z najbardziej oczywistych wyborów do takiego serialu, o czym też chyba za chwilę pomówimy, i ten odcinek to dobrze całkiem źle udowodnił. Więc mam nadzieję, że kolejne okazje się zreflektują i będzie pierwszym wyborem przy komplewaniu, wiecie, ekipy przy okazji, nie wiem, kolejnego sezonu. Chyba, że tym reżyserem, który odpadł, to był jakiś Tarantino albo ktoś w tym stylu, nie? Nie wiem, czy i tak Rodriguez nie pasuje lepiej do Mandalorian, szczerze mówiąc. Jakby wszystkie elementy, które się składają na karierę Rodriguez'a, tak idealnie pasują do tego konkretnego serialu, nie? Jakby to był jakiś inny film, albo inny serial, albo cokolwiek innego, to może, okej, ale... No ale to o samym może Rodriguez'ie jeszcze sobie pomówimy. Też to jest też dobra okazja, że może zahaczyć ogólnie o też twórczość tego reżysera. Ale wcześniej o samym odcinku, gdzie mieliśmy i wielkie podwroty, i spory zwrot akcji, i granie zmiany w zasadzie, no, ogromną zmianę, jeśli chodzi o, no, powiedzmy, status quo tego serialu. Chyba największą do tej pory. To zacznijmy może tak ogólnie. Jakie są wasze wrażenia? Może ktoś z was się wyłamuje i nie do końca się podobało. Ja chcę tylko... Wspomnieć taki jeden odcinek, jak omawialiśmy. Radek, może pamiętasz, i tak zastanawialiśmy się, czy Rodriguez będzie reżyserował finał, czy nie. To jakiś taki odcinek pomiędzy. Nie wiem, było coś takiego. Rodriguez został dokładnie odcinek, tak jak mówiliśmy. Rodriguezowy, wiesz, na przeczekanie, nie, ale który dodaje dużo do fabuły, nie, ale jest jednak full Rodriguezowy, nie? Mógł tam robić dokładnie to, co chciał. I w ogóle dostaliśmy takie rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, nie? Takie nawet pierdoły, o czym zaraz pogadamy, jak na przykład te pękające kombinezony Stormtrooperów, nie? Czy coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, nie? Jak ktoś dostał strzał, to padał, nie? A tutaj, no, zmieniło to jednak dynamikę i widać, że to jest działanie reżysera konkretnego, nie? A nie po prostu ktoś tam, wiesz, odgórnie, jakiś Favreau, czy ktoś chciał zmienić jakieś zasady tego świata, nie. Tutaj widać, że Rodriguez pewnie pomyślał, czemu jak oni dostają po pysku, nie, to nigdy to nie wygląda tak, jakby dostali, wiesz, porządnie, nie? No tutaj to wygląda i wow. Ja tylko dodam jedną rzecz, że ja swojego zdania zmieniam. Jak dla mnie to ten odcinek tylko pokazał, że należy mu się finał jak najbardziej. I totalnie widzę go reżyserującego albo otwarcie, albo finał tego serialu, bo taki odcinek, jakby ten odcinek był istotny i spokojnie, wiecie, spokojnie wyobrażam sobie ten odcinek inaczej, ten odcinek był dosyć istotny fabularnie i nie był tylko, wiecie, jakimś takim miniaturką na boku, którą mógł sobie nakręcić, więc tym bardziej widziałbym go totalnie jako duży, wiecie, duży spektakl w stylu tego finału Waititiego pod koniec pierwszego sezonu. Ja uważam, że fantastycznie, że dostał właśnie taki odcinek teraz, kiedy mógł sobie... Tak jak mówiliśmy, wydaje mi się, że w finale można sobie na odrobinę mniej pozwolić niż w tego typu odcinku w środku. No, pamiętam, jak obejrzałem to jeszcze. Przy ostatnim live'ie napisów końcowych, tuż przed nim gadaliśmy chwilę z Radkiem, Radek był tuż przed obejrzeniem i ja tak mówiłem, o, tu się tyle dzieje, kurde, takie rzeczy, o, no, zobacz. I no, za nie zmieniam, obejrzałem dwa razy ten odcinek. Mówiliśmy o tym właśnie, jak wprowadza się pewne postacie, na przykład tutaj oczywiście Boba Fetta, i co zrobić, żeby ta postać wybrzmiała bez względu na to, czy się wie, kim jest Boba Fett, czy się oglądało cokolwiek, czy się nie oglądało nic. I mówiliśmy o tym, że to jest ten problem, kiedy wprowadza się jakby postać, która jest jakoś tam znana, ma jakiś tam following, żeby osoba, która nie miała pojęcia, kim ta postać jest, w tym krótkim czasie to zrozumiała. No i bardziej się nie da zrozumieć, jakby kim jest Boba Fett w tym momencie. Mało tego, jakby nigdy nie dostaliśmy też tak naprawdę pokazu umiejętności Boba Fetta, nie? Ja zawsze się śmiałem, że właśnie to jest ten typ, co niby jest takim twardzielem, zakapiorem, super łowcą nagród, a jak przyszło co do czego, to tam jetpack mu się źle odpalił i wpadł do tego Sarlacka, dokładnie. I tutaj jakby ten odcinek po raz pierwszy w historii Gwiezdnych Wojen, tak naprawdę nie licząc, widzicie jakichś tam komiksów czy książek, ale jeżeli mówimy o ekranowe popisy,
no pokazał nam, dlaczego ten gość był najlepszym łowcą nagród na dobrą sprawę, dlaczego wszyscy srali w gacie przed wielkim Bobą Fettem, nie? Dlaczego on był tym tutaj numer jeden i to absolutnie działa. W ogóle to jest tak fantastycznie poprowadzona akcja, ten odcinek właśnie jest tylko jedna wielka akcja, kiedy mamy tego Boba Fetta najpierw z tym kijem, tym tuskańskim, który po prostu tam no wiadomo co robi z tymi szturmowcami. I Rodriguez to świetnie zrobił te tempo w momencie, w którym okej, jest on i widzimy jak jest potężny, ale kiedy zakłada zbroję i de facto staje się tym Bobą Fettem, to jest ten taki moment oh shit, to jest ten, wiesz, to jest ten kompletny power up, to jest ten moment, kiedy superbohater odkrywa swoją nową moc. I tutaj jest to doskonale pokazane, ten akcent na to, kiedy on się dopełnił, kiedy on się stał na nowo tym w pełni Bobą Fettem i to jest według mnie fantastycznie zrobione. Jeszcze ten moment, kiedy on się pojawia w tej zbroi, na początku spada ten granat, potem oczywiście on gdzieś tam ląduje, widzimy jego fragment, on rozwala tego szturmowca od i kiedy ten szturmowiec spada, na chwilę zatrzymanie się na nim, patrzcie kto wrócił w tym momencie. I nie wiem, to jest tak fantastycznie zrobione. I jakby ktoś może mówić, że okej, mówię często o tym, żeby ktoś nie zabierał miejsca głównemu bohaterowi serialu The Mandalorian. Okej, miałbym problem, gdyby to był Jedi, tak jak mówiłem. Ale to de facto jest cholerny Mandalorianin. Nawet ten serial jeszcze bardziej to potwierdził, jakby, że Boba Fett, przynajmniej jeżeli sam Mandalorianem nie jest, to jest synem Mandaloriana. Więc jakby to tutaj jest pokazane, jakby ten gość, który korzysta dokładnie z tych samych możliwości i pokazuje trochę głównemu bohaterowi, jeszcze kawałek masz przed sobą, ale generalnie to są możliwości, które możesz osiągnąć, nie? Gdyby zrobiła to Ahsoka, no to już jakby nie byłoby takiej opcji. Jestem pod wrażeniem tego, jak koncepcyjnie to wszystko miał przemyślenie Rodriguez, nie? Bo kurczę, mamy tą scenę, kiedy właśnie zakłada zbroję, już wcześniej jest zajebisty, jak chodzi w tych szmatach, nie? To robi super rzeczy, a wiesz, on zakłada tą zbroję i mamy tego, no, Temuera Morrisona, który już, wiesz, jest starszym gościem, ma ten brzuszek, nie? Dobija 60-tki. Tak. Nawet są mówiąc tak samo jak Ming-Na Wen, ale... Tak, i wiesz, ja tylko tego nie widać. Ja czekałem tylko, kiedy on tą zbroję założy, nie? Bo jak miał te szmaty, nie? To ukrywało pewne rzeczy, nie? Jak założył tą zbroję, to w pierwszej chwili, no wiesz, widzisz, że to jest gościu z brzuszkiem, nie? Który ma nagle tą zbroję kardałową założoną, nie? Ale zapominasz o tym, nie? 5 sekund. Bo wiesz, jak Rodriguez, on jest zawsze nastawiony na tych cool gości, nie? Że oni są, wiesz, tacy mega męscy i są super. I tutaj wszystko działa kompozycyjnie, nie? Nie zwracasz na to uwagi, że to jest właśnie starszy pan, dziadek z brzuszkiem, nie? Który nagle zakłada, wiesz, cosplay tam po dziecku, nie? I zaczyna na pierwsze, nie? Masz to w nosie, bo wygląda super, robi super rzeczy, nie? I wiesz, w ogóle tempo, nie? Nie widzisz, że to może być gość, który już nie ma tej dynamiki, którą miał kiedyś, nie? A tutaj wszystko działa, nie? To jest tak filmowo przemyślane i Rodriguez ma taką kontrolę nad ekranem. Ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak wchodzi naprawdę do serialu prawdziwy reżyser, nie? I to zawsze widzisz tą różnicę, nie? Widzisz, że on ma zupełnie inne zagrywki stosuje, nie? Czyli już nie w tych poprzednich odcinkach, nie? Widać ten kontrast jednak. Tak. I w ogóle widzisz, jak ten odcinek z włamaniem się do tej bazy imperialnej, właśnie, nie? Który też był nastawiony na akcję. Sama akcja. Ale widzisz, jaka to jest przepaść realizacyjna, nie? Że tam to było... No. Teraz jak patrzysz, jakie to było wolne, nie? I tutaj widzisz, jaką masz szybkość, a tu masz mniej nawet rzeczy do wykorzystania, nie? Bo tam miałeś tą całą bazę, mogłeś, wiesz, tą technologię, mogłeś się bardziej pobawić, a tu masz 3 skały na krzyż i paru szturmowców, nie? I faceta z kijem, nie? Tak. I to wygląda jak naprawdę wielki blockbuster, nie? Ja jestem pod wrażeniem i Boba Fett tutaj już jest na skraj doprowadzony tego bycia cool, nie? To wszystko, co robi. Jezu, jeszcze to podsumowanie, jak strzela do tego statku, wie nie zrobią tego, nie? To już będzie tak mega przerysowane. I się odwraca, nie? Kiedy jest wybuch. Tak, odwraca się i on mówi, wiesz, nie celowałem w ten drugi, nie? Ja mówię, fuck, jaki on jest super, nie? Mam to w dupie, nie będę widział żadnych minusów w tym odcinku, nie? Bo mi wszystko pasuje. To był odcinek zrobiony pode mnie, jestem mega fanem Boba Fetta. W ogóle pierwszą figurkę, która tam stoi, kupiłem za dzieciaka, za moje pierwsze zarobione pieniądze, to był Boba Fett za kilka stów, nie? Ukrywałem to przed rodzicami przez długi czas, ile wywaliłem na tego Boba Fetta, nie? I stoi ze mną do dzisiaj i ja go tutaj zobaczyłem w tej wersji, mówię, kurde, w końcu wszyscy zobaczą, że to sobie nie ubzdurałem tego, że ten typ, który dostał od Hanna Solo w dupę i wpadł do Sarlacca, jest super, nie? A musiałem to wtłumaczyć przez lata. No właśnie, jak oglądałem ten odcinek, to natychmiast mi przyszło do głowy, pomyślałem sobie, jak Carl Weathers jeździł czołgiem. A w porównaniu do tego, nie? To się dzieje, ale tak jak mówisz, tam były TIE Fightery, szturmowcy na tych skuterach i tak dalej, więc sobie dużo więcej rzeczy, a tutaj jest cool scena, kiedy Ming-Na Wen pchnie kamień do przodu i kamieniem rozwala kolesi, nie? Bo skacze w wolnym tempie, nie? I strzela z karabinu po prostu. Dokładnie, między jakimiś górkami i wygląda to fantastycznie. W ogóle
To jest ten odcinek, w którym też jest mniej Mando, bo Mando tam ma swoją robotę, biegnie tam do Baby Yody, do próbuje się przebić przez barierę przez pół odcinka, nie może. Próbuje się przebić przez barierę i go odrzuca, nie? Ale właśnie o to chodzi, że mimo tego jakoś to, nie wiem, w tym momencie mi w ten sposób nie przeszkadzało. Może dlatego, że mówię, po polu walki biegał inny Mandalorianin, który akurat, czy syn przynajmniej, dziedzic powiedzmy, który robił swoje i dlatego jakby nie czułem tak tego braku, ale... Plus, no jeszcze fakt, że z tego robią, oczywiście to, że się ta drużyna zawiązuje. Mało tego, to jeszcze nadaje większego takiego kopa temu pierwszemu odcinkowi, kiedy na końcu był ten Boba Fett i mieliśmy to takie złe wrażenie, że fajnie, że on tu jest, ale to trochę wygląda jakby, wiesz, nagle spin-offowali, nagle ten drugi sezon miał być tą tylko platformą do tego, że patrzcie, to on, spin-off. Nie! Boba Fett jest kluczową postacią dla tego serialu. Nie robimy tutaj... Jasne, ma ten mieć spin-off, ma być tam te jego własna miniseria. I niech ma, ale nie wrzucaliśmy go tutaj tylko po to, żeby ludzie wszyscy patrzyli, o, Boba Fett, znam go. Nie, to jest ten gość, który ma tu przylecieć, zrobić robotę i jeszcze teraz polecieć z Mando ramię w ramię i odbić Grogu. No to kurde. No, to trochę też właśnie odkłada na bok trochę naszych narzekań z poprzedniego odcinka, nie? Jeśli chodzi o strukturę tego serialu, no bo jednak ten argument, że przynajmniej ten wątek jest tylko i wyłącznie po to, żeby to był, wiecie, żeby się rozgałęziło na kilka innych seriali, nie wygląda na to, że nie do końca. Ja jeszcze do dwóch rzeczy nawiążę, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, dlaczego nam nie przeszkadza, kiedy to Boba Fett zajmuje to pierwszoplanowe miejsce w tym odcinku. Wydaje mi się, że to wynika także z tego, że jakby jego postać, jego wątek jest dosyć spójnie powiązana tematycznie z tym, co, jaką drogę przychodzi Mandalorian, nasz Jean, tak? Tutaj ten główny bohater. Jest ten, mam wrażenie, że krystalizuje się powoli ten motyw, jakby temat, powiedzmy, przewodni tego serialu, czyli ten motyw tego kreda, tego powiedzmy tych zasad, nie wiem, jakiegoś zbioru wierzeń, działań i tak dalej, które przyświecają naszym bohaterom. No i mamy naszego głównego bohatera, który jest Mandalorianinem, jakby rozumie tą swoją tożsamość w jeden sposób. Mieliśmy wcześniej Bo-Katan, która rozumiała to w inny sposób. Teraz mamy znowu Boba Fetta, który jest w kompletnie innej sytuacji i też ma jakby swoje zasady, których się trzyma, nie? Jakby, no mamy ten moment, kiedy on oferuje głównemu bohaterowi ten ochronę Grogu i się wywiązuje z tego, nie? Jakby nawet, inaczej, czy raczej w momencie, w którym stwierdza, że nie wywiązał się jeszcze, no, oferuje dalej swoją pomoc, nie? Gdzie, w sumie nie spodziewałem się jeszcze, żebym zupełnie tego, nie? Spodziewałem się, że to będzie na zasadzie, że okej, jak się pojawi Boba Fett, to będzie tym takim przebiegłym łowcą nagród dalej, nie? Gdzie okazuje się, że to kompletnie inna postać niż się mogło wszystkim wydawać. I w sumie to jeszcze druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo tutaj była mowa o tym, że udało się pokazać, kim jest Boba Fett, czy raczej wytłumaczyć widzom, no, kim ta postać jest. Tylko na dobrą sprawę, nie było wcześniej wiadomo, kim ta postać jest, nie? Jakby mieliśmy oczywiście, jeśli ktoś czytał legendy, no to miał już jakieś pojęcie, kim jest Boba i jaki ma charakter i tak dalej. Ewentualnie, nie wiem, jak oglądał Wojny Klonów i tak dalej, no to mógł tutaj mieć tu i tam jakieś elementy jego charakteru. Ale jeśli ktoś na przykład widział tylko filmy, no to nie będzie żadnego pojęcia, kim jest ta postać, na dobrą sprawę, nie? Jaki ma charakter, jakim jest człowiekiem, co mu przyświeca i tak dalej. Dopiero ten odcinek na dobrą sprawę to nakreślił dla wielu osób. Więc nawet nie tyle, że wytłumaczył widzom serialu, tylko w ogóle nakreślił faktycznie to, kim ten Boba Fett jest. Oczywiście no, na pewnym etapie swojego życia wiadomo, że no, kim innym jest dzisiaj, a kim innym był wcześniej podczas swojej kariery i okresu świetności, ale i tak mam wrażenie, że no nie wiem, dla mnie to było jakieś zaskoczenie mimo wszystko, że mamy do czynienia z tak, wiecie, honorową i postępującą w określony, konkretny sposób postacią. To się właśnie mi kojarzy z takim honorowym Roninem właśnie na tym etapie, nie? Taki gość, który jest gdzieś obok tego całego kultu, tak jak masz samurajów, którzy są, mają pewne credo właśnie, a on jakby nie do końca je ma, ale dalej spełnia pewne elementy całego tego kodeksu honorowego i dlatego on właśnie świetnie pasuje do no wiadomo, no tak jak mówię, western, film samurajski, jak to wszystko blisko siebie leży, nie? I dlatego Boba się fajnie wpasowuje w tą całą narrację. Tak, też widać, że jednak te rzeczy, które się z nim tam wydarzyły i może ten pobyt na Tatooine też go czegoś nauczyły, może go w jakiś sposób uspokoiły, nie? I też jest super pokazane to, jak dobrze on jest
wpisany do tego serialu. On nie zna doczepkę zupełnie, że teraz, o teraz musi się pojawić, tak jak, to troszkę Ahsoka to miała, nie? Że musi jakiś Jedi pojawić, nie? To sobie Filoni da tam Ahsokę, nie? I było spoko wszystko, nie? Ale tu jest to dużo lepiej uzasadnione fabule, nie? Jak mamy całą tą historię z tym, że on po prostu ruszył za tym, tą zbroją, nie? I czemu za nią ruszył? Czemu on jej wcześniej nie brał tego Koba Vanta, nie? No czemu jej nie brał? No bo pozwalał mu jej używać, bo wiedział, gdzie ona jest, nie? Bo to najważniejsze jest ten motyw, że to jest zbroja jego ojca, nie? To jest jego dziedzictwo, coś dla niego istotnego, nie? To jest to, co zostało mu właśnie dziedziczone, nie? Gdy on wiedział, gdzie to jest, to nie miał z tym problemu, nie? Pewnie. I jak jest używane tak, jeszcze. Tak, tak, i jak jest używana. Była używana w dobrych celach, wiedział, gdzie to, cały czas miał nad tym kontrolę, nie? I on też wiedział, że ją stracił w taki sposób, że no pewnie tak jak mówiliśmy, nie? Że on musiał nią zapłacić za coś, nie? Żeby tam uratować swoje życie, musiał ją poświęcić, nie? Ale gdy wiedział, gdzie ona jest, to spoko, nie? Ale gdy już opuściła planetę, to on ją po prostu chciał odzyskać, nie? I też nie siłą, nie? Nie, że po prostu dorwać tego Mandaloriana, zabrać mu to, nie? Nie, on da mu coś za to, nie? Poświęci ten swoje, wiesz, swoje, no, pomoże mu obronić tego Gorgu? Gorgu się nazywa, tak? Grogu, matko, dobra, Baby Yoda? Ja od razu, wiesz, stary pijany już, nie? Ej, ale, pomoże mu uratować tego dzieciaka, ochronić go, nie? Gdy ten mu przekaże zbroję. I zrobi to, wiesz, do końca, jak właśnie jak taki samuraj, ronin, nie? Znaczy, który musi się poświęcić, to jest super wątek. Na początku jakby on jeszcze, wiesz, nie robił tego, jakby nie planował tego, że tam szturmowcy przylecą i po prostu chciał mu zabrać tą zbroję, ale dalej nie chciał tego robić siłowo, on jakby chciał mu pokazać, kim był jego ojciec i dlaczego on zasługuje na tą zbroję, nie? Ewidentnie jest ten moment, kiedy on mówi let's chat i prosi tego, żeby zdjął jetpack, żeby tu zaraz nie poleciał w górę, nie zaczął, wiesz, nie skosił tej snajperki tam na górze, zaraz nie porobiło się, tylko on chce spokojnie pokazać mu, dlaczego mu się ta zbroja należy, nawet według niejako według zasad Mando. I dopiero jak szturmowcy przylatują, to się zaczyna jakby dziać, nie? Ale widzimy, że ten gość nie dąży bezpośrednio do... Chociaż widzimy chwilę później, że gdyby chciał zrobić porządek z Mando, to by zrobił. Nie? No jakby tak, to tak, nie ma żadnych wątpliwości, ale mimo tego... Jakby dąży do innego jego rozwiązania. Full Metal Obi-Wan, nie? To jest ten taki mentor, który przychodzi, teraz będzie, wiesz, pewnie fajna dynamika między nimi i Mando, nie? No. To jest, był ktoś taki potrzebny. A w ogóle ja tylko dodam, że kocham tą scenę, jak on właśnie... tłumaczy, że to jest jego zbroja cały czas, nie, że to jest dla niego ważne i wyjmuje te wszystkie pliki, patrz, to jest mój tata to miał, tutaj ja, tak. To jest moja, nie, że ja ci to biorę od tak, że jestem jakimś tak, innym, ja jestem Boba Fettem, to jest moje, nie? Żeby twój kodeks tam nie był, wiesz, za bardzo cię nie bolało, nie? Tak jak... I tak Mando go już nagina, jakby widząc tych Mandalorian od Bo-Katan, nie? Widząc to, no, dalej technicznie rzecz biorąc, Boba nie składał żadnych przysięg, on nie jest, nawet nie ma nic wspólnego z tymi gośćmi, poza tym, że jego ojciec był znajdą. Ale znowu, jego ojciec też nie stosował się do kreda, prawda? On też nie miał problemu ze zdejmowaniem hełmu i tak dalej, więc on jest tylko tak, powiedzmy, luźno z tym powiązany, więc już widzimy, że Mando ma ten... Tak, wiesz, już nagina swoje credo w pewnych warunkach, kiedy widzi, że ono może nie ma dokładnego zastosowania w tym konkretnym miejscu. Kurde, to jest zbroja jego ojca, jego ojciec walczył nawet w tych wojnach domowych i tak dalej. No kurde, gość powinien mówić, co on ma z nią latać, że to nie ma już statku, ale wcześniej latać i tachać ją ze sobą, bo tak, no ewidentnie ten gość ma coś, dla niego jest bardzo istotna i jest powiązana. I widzimy te tak jak Łukasz mówił, te motywy z tym kredem, kiedy on musi ewidentnie widzieć, że ono nie zawsze ma zastosowanie. No, więc mamy tę postać, która była dosyć fanatycznie i ślepo oddana tym zasadom, w które wierzył. No i podejrzewam, że z biegiem czasu będzie coraz częściej konfrontowana z tym, na ile to ma zastosowanie w rzeczywistości, na ile to jest słuszne i tak dalej. A z tym się też łączy ciekawa plotka, że w przyszłym sezonie generalnie mamy zobaczyć dużo więcej Pedro Pascala, niekoniecznie tylko Skadera w kostiumie. Co być może właśnie jest jakoś tam powiązane ze sobą. Być może będzie więcej okazji, kiedy będzie musiał to właśnie kredo nagiąć. Ale to bardzo fajnie, bo do tej pory jakby ten serial miał lepsze i gorsze odcinki, ale też nie mogłem za bardzo wydedukować, o czym on jest do końca, nie? Poza tym, że no jest o tej relacji między jedną postacią a drugą. A mówiąc o relacji między jedną postacią a drugą, no to też to jest ten odcinek, który jeszcze bardziej podkreśla tę więź, która się tutaj wytworzyła między Grogu a Mando. Zresztą no ta scenka, gdzie on bawi się to tym, że młody reaguje na swoje imię, no jest przecudowna, nie? To jest chyba pierwszy raz, kiedy on w ogóle się śmieje, ten główny bohater w tym serialu. Sekund Rodriguez ustanowił po prostu tak silną więź między nimi, która jasne istniała do tej pory,
Ale ona była głównie na tym, muszę go ratować, muszę go ze sobą wozić. Wiadomo, że mu na nim zależy, żeby się tam rzuca, żeby go chronić, ale w tej scenie, kiedy jest wyciszenie, nie? Kiedy jakby nic się nie dzieje, nikt nikogo nie goni, nikt do nikogo nie strzela, widzimy ten motyw, jak on ma, kurde, jak on mówi do niego, do tego, że młody, będziesz musiał pójść za tym Jedi, co tam cię odbierze. I słychać po jego głosie, że to nie jest coś, co mu łatwo przychodzi, to nie jest coś, co on, wiesz, mówi, da, idź sobie, bo już mam cię z głowy, nie? Cały czas widać tą całą więź, jak bardzo mu zależy, jak bardzo ciężko było mu się z nim rozstać. To jest, kurde, tak malutki obrazek, jak oni w tym kokpicie siedzą, który, gdybym tu włączył ten serial, to już by powiedział mi wszystko o tej relacji. Wiesz, w ogóle tutaj też jest świetne to, że w tej jednej scenie mamy więcej tej takiej fascynacji mocą, coś co, wiesz, stanowiło o tym, czemu oryginalna trylogia jest tak, wiesz, kochana i uwielbiana przez wszystkich, że ta fascynacja mocą, czym jest moc, nie? Tutaj w tej jednej scenie, gdy, wiesz, dzieciak bierze tą kulkę, nie? I ten Mando, wow, jest, nie? Ale to super. Tego jest więcej tej takiej czystej miłości do tego całego konceptu niż w całych ostatnich kinowych Gwiezdnych Wojnach, nie? Gdzie było sranie mocą, wiesz, pioruny, nie pioruny, nie? A tutaj jedna scena, która ci pokazuje, wow, to jest super, nie? To, co potrafią robić postacie, które korzystają z mocy. I najlepsze, pomimo tego, jak oni przylatują do tego kamienia, to Mando dalej musi być Mando i szuka panelu aktywacyjnego. To mi się tak podobało, bo to jest dalej ten Mando, który stawia, nie działa. Gdzieś tu musi być konsoleta, tak? Bo inaczej nie ma opcji. To dalej było tak w charakterze tej postaci. No okej, on wie, że moc działa, ale dalej nie rozumie jak. Dla niego to jakieś dziwne, mistyczne zawołanie, połączenie z mocą i tak dalej, to dalej jest gdzieś tam, wiesz, w bajkach. Pewnie gdzieś tu się naciska i wtedy jakiś sygnał leci. No właśnie, jak myślicie, co wyniknie z tego, że faktycznie Grogu się tam z tą mocą jakoś połączył i ewidentnie sugeruje to jakoś, że być może jacyś Jedi to zawołanie usłyszeli. Na pewno. Na 100%. Nie zrobili tego, tak. Aczkolwiek, jeżeli ja miałbym stawiać, to dałbym tego Jedi na epilog. Wydaje mi się, że jakby... I przejść do kolejnego sezonu. Wydaje mi się, że jakby teraz będzie ta cała akcja, w której on zbiera tą ekipę i znowu... Czy Ahsoka znowu się pojawi? Może. Bo jakby ma to sens, że ona go znała i on będzie potrzebował więcej ludzi, więc jak będzie odbijał tych gości, których wiedzieliśmy, że wrócą, nie? Których tam zamknął w pierdlu wtedy, to jakby oni też tam się pojawią. Ma przy sobie dwóch super asasynów, więc może po Ahsokę również skoczy, pewnie Cara Dune też się z nim zabierze, no bo usłyszała, że młodego porwali, to pewnie też nie będzie siedziała na tyłku. Natomiast wydaje mi się, że byłaby, tak widzę scenariusz, który oni jakby odbijają, może jest wymiana ciosów pomiędzy Gideonem a Mando, no po coś tą włócznię z Beskaru ciągle nosi, wszyscy wiedzą, teraz ten miecz świetlny jeszcze się zapalił przed Grogu, no czekamy, aż te dwie bronie się zderzą, prawda, bo to wszystko do tego dąży. Natomiast dopiero kiedy oni, powiedzmy, uciekają od Gideona, bo nie wierzy, że on tak go tutaj położy w tym sezonie, na scenę wchodzi Jedi, jakiś konkretny pod koniec, który mówi, że on tutaj przybył szkolić Grogu, bo Grogu go wezwał. I na tym widziałbym koniec sezonu. Raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że byłby jakiś Jedi, który wpadłby pozamiatać sprawę, wiesz, w ostatnim odcinku, bo to kompletnie nie pasowałoby i tak jak mówię, odebrałoby fanu od tego serialu, gdzie jednak w tej galaktyce, w której cały czas są ci kosmiczni czarodzieje, no są tacy goście jak Mando, czy jak Boba Fett, którzy są po prostu świetnie wyszkolonymi żołnierzami i tego, jakby mówiliśmy, często nie było w samych Gwiezdnych Wojnach. I bardzo fajnie, że to tu jest i dlatego Admiral Thrawn wbrew pozorom pasuje bardziej do tej całej akcji niż jakiś tam Sith, nie? Bo ewidentnie ten serial musi zahaczać o ten cały element mocy i dlatego jest Grogu, ale jednak on skupia się na tych gościach i dlatego odbija ekipę złodziei, a nie Super Jedi, żeby mu pomóc się tam włamać i znaleźć Gideona. W ogóle super motywem było, gdyby tym Jedi, który się może pojawi, nie był ktoś, kogo znamy, nie? Ktoś, kto jest naprawdę już jakoś ten ukonstytuowany, tylko żeby wprowadził nową postać. Nie mamy jakiegoś Jedi, który był najbliżej, nie? Który, na przykład, wiesz, stracił, nie brał jakiegoś czynnego, wielkiego udziału w tych wszystkich wojnach, w tym, wiesz, Order 66 i ten. I po prostu on szuka swojego miejsca na świecie. Tak jak Mando, nie? To by pasowało do wątku Mando, nie? Który też szuka swojego miejsca, nie? I on potrzebuje jakiegoś celu znowu. No i tym celem może się stać właśnie ochrona Grogu, nie? I to mógł być gościu, który ma jakieś wady, nie? Który nie jest tym takim, wiesz, poster boy, nie? Jak, że o, to jest Jedi, nie? Wywija mieczem i on to wszystko pozałatwia. Ja bym chciał, żeby to była taka postać, która właśnie ma jakieś wady, ale nadal jest Jedi, który ma jakieś umiejętności i fajnie by uzupełnił
bronił tą drużynę, nie? No bo, kurczę, to już się tworzy ta RPGowa drużyna, nie? Jak doszedł ten Boba Fett, który jest tym asasynem starszej daty, nie? Który tam jest idealnym tym elementem. Masz snajperkę jeszcze teraz, mamy snajperkę, tak. Mamy Mando, mamy... Wiemy, że Cobb w jakiś sposób też wróci, bo on był pod to robiony, nie? Żeby ten cowboy, który jest też potrzebny do tego zespołu. Nie dziwię się, jak on gdzieś tam jeszcze złapie na tą jakąś wielką misję finałową, nie? Bo to będzie drużynowa, wielka, wielka misja. On też dostał za dużo miejsca w tym swoim pierwszym odcinku Cobb, żeby nie powracał w taki, wiesz, w taki sposób. Ja bym chciał właśnie, żeby ten Jedi był kimś, kto będzie dodatkiem do tego serialu i nie będzie zabierał uwagi, nie? Bo jakby nagle Ahsoka dołączyła do tego zespołu, żeby coś większego robić, no to wiesz, że to by było skupione na Ahsoce, nie? I gdzieś by jeszcze bardziej tracił ten Mando, nie? A jakby to była postać, którą trzeba budować, nie? No to by było dużo fajniejsze, bo wtedy ona by czerpała od Mando, nie? I by uczyła się przez niego, jak być postacią, nie? Scenariuszowo. Właśnie ja bym sobie wyobrażał absolutnie takiego Jedi, który już trochę nie chce być Jedi. Dostał to połączenie od Baby Yody z mocą, więc czuje się w jakiś sposób zobowiązany do tego, wiesz, moc mu każe, coś w tym rodzaju, ale gość jest, no powiedzmy, już dawno porzucił, powiedzmy, drogi Jedi, może się schował, jak była czystka, może jest gościem, który tak, może już trochę nie chce i znowu poziomem umiejętności, żeby dalej zostać przy temacie, że to Mando jest, no to właśnie... Może wtedy odcinek z Ahsoką by lepiej zadziałał, kiedy widać, że oni tam powymieniali szybko ciosy i kto wie, jakby się to skończyło. No tu wprowadzi typa, którego, wiesz, Mando dwoma strzałami by rozłożył, bo gość jest już po prostu na takim etapie, ale tak jak mówisz, no gdzieś tam moc mu każe, gdzieś tam musi coś zrobić i gdzieś tam musi sam sobie przypomnieć. I wiesz, i Mando na przykład jest załamany, Jezu, ty masz szkolić tego Grogu, to może lepiej nie. Ktoś taki by dużo lepiej pasował do tego serialu na tym etapie, niż jakiś super wymiatacz Cox Jedi, który by z nimi latał i po prostu zawsze byłby tym typem, który, no, którego musisz, wiesz, został w kokpicie i dlatego nie udała nam się ta akcja, ale gdyby tu był, to by załatwił sprawę, wiesz, tym Quicksilverem z serii X-Men, gdzie trzeba go cały czas tam ukrywać i on akurat nie był na miejscu, bo inaczej by posprzątał, więc dużo tak, lepiej wiesz, by pasował faktycznie ten taki trochę zapuszczony Jedi. Tak, że nie tylko ta wielka teoria, że to Mace Windu, który przeżył upadek i wraca teraz bez ręki. Za bez ręki ma miecz świetny zamontowany, rękę świetną. Wiesz, to było fajne pod jednym względem, musiałby się z Bobą Fettem dogadać jakoś. Motherfucker! Byłoby trochę awkward. Znaczy, z jednej strony taka wizja, że to byłaby, gdyby to była kompletnie nowa postać, byłaby fajna pod tym względem, że można by faktycznie zbudować nową, interesującą postać, która mogłaby być kimś innym niż tych parę różnych charakterów, które widzieliśmy do tej pory, nie? Mogłaby nie być ani Ahsoką, ani, wiecie, ani Luke'em Skywalkerem z The Last Jedi. Mogłaby być kimś powiedzmy, kto miałby swój charakter i jakiś swój sposób na radzenie sobie z tym wszystkim, co się wydarzyło. Znaczy, no na pewno to by, wydaje mi się, że to by, wiecie, to by pasowało, gdyby to był faktycznie ktoś, kto odciął się w jakiś sposób, no wiecie, no nie dosłownie, ale powiedzmy odciął się od tego, co się działo do tej pory, ukrywał się i tak dalej, no bo taka sytuacja. Ale z drugiej strony ja nie przypadam za tym motywem, że okazuje się po tej czystce Jedi jest w chuj Jedi jeszcze w galaktyce, którzy po prostu się ukrywają i siedzą gdzieś tam. No najwięcej, cały czas najwięcej szans, jakby najwięcej inaczej, najwięcej ludzi obstawia pojawienie się postaci, którą już gracze znają, czyli Cala Kestisa, nie? Który jest tym Jedi. Jednocześnie jest, dla szerokiej publiki jest raczej nieznany, no bo... Masz wiecie, aktora z twarzą dokładnie. No, masz twarz, i właśnie o tym jeszcze chciałem powiedzieć, że masz aktora dokładnie, całkiem dobrego aktora, który mógłby się w tę postać wcielić. Aktora, który, no mówmy się, no nie jest pierwszoligowym aktorem, więc nie trzeba by mu tam płacić astronomicznych kwot. Plus to by ciekawie działało, w sumie szczerze mówiąc, bo ten Cal Kestis, no nie jest, wiecie, nie jest totalnym żółtodziobem, ale też nie jest mądrym, statecznym mistrzem, który byłby w stanie tutaj faktycznie być autorytetem dla wszystkich dookoła. No mam wrażenie, że ta dynamika mogłaby działać, gdyby faktycznie poszli w tym kierunku, a czy pójdą, to nie wiem, natomiast ostatnie działania mnie przyzwyczaiły do tego, że mogliby coś takiego zrobić, biorąc pod uwagę, jak ostatnio te media Star Warsowe się powoli zacieśniają tu i tam. Jeszcze gdzieś tam jest Ezra, nie? To też jest jakby tam postać, który on też dorósł trochę w tym czasie, jednak coś tam minęło, więc pewnie ktoś też chciałby zobaczyć. To by była podobna troszkę postać, gdyby się pojawił i miał pełnić rolę kogoś, kto ma trenować Grogu, nie? Albo tłumaczyć ludziom, o co chodzi z tą całą mocą. Sam, nie? Był trenowany przez de facto Padawana, nie? Bo Kanan jak go uczył, to jeszcze jakby to... Kanan był trochę... Ten etap od Padawana do bycia rycerzem Jedi to tak trochę samoukiem był już, wiesz, na tym etapie musiał łapać. Więc no też jakoś by to wyglądało. Też bym wolał nową postać, szczerze mówiąc. Ale no rozumiem, że jakby to co mówisz ma jakąś zasadę, chociaż z drugiej strony
tych Jedi aż tak mało nie było i cały czas jakby sobie jestem w stanie wyobrazić, że jednak kilku przeżyło, albo nawet kilkunastu. Po prostu ci, którzy się podcinali od mocy, to nie jest tak, że jakby Vader mógł ich łatwo znaleźć. I właśnie masz tego Cala Kestisa, który sobie siedział na tej planecie, te statki tam rozmontowywał i póki nie używał mocy, póki był tym typem z dala, to jakby nikt nie miał powodów, żeby go szukać. Tak samo Kanan na przykład, nie? Kanan, który był... zmienił imię, zmienił w ogóle tożsamość, miecz świetny rozmontował, odłożył gdzieś na bok, bardziej zaczął się parać przemytem i tego typu sprawami, no to też nie jest gość, którego od razu byś podejrzewał o to, że byłby byłym Jedi i Imperium miałoby, wiesz, oni szukali jak już to Caleba Duma, Duna, tak. To było jego, a nie Jarusa, więc wyobrażam sobie, że jednak możesz co jakiś czas tych Jedi dorzucać, którzy tam przeżyli, no bo myślę, że wielu skojarzyło, że trzeba ukryć swoją tożsamość, a to jest jednak spora galaktyka i jest szansa na to, że akurat gdzieś się zapadniesz pod ziemię. No wiesz, to był wielki zakon, nie? Po pierwsze, a po drugie, no to też niektórzy wiedzieli, że mogą więcej zrobić, ukrywając to, niż po prostu, wiesz, z okrzykiem rzucić się na to, co pozostało z Imperium, nie? I to też jest fajnie ogarniane w tym Expanded Universe, nie? Że pojawiają się co chwilę ci Jedi, którzy tam robią swoje rzeczy, nie? No mamy tych, no najczęstszy motyw, że o, tutaj gdzieś się ukrył po lasach tam i coś, ale mamy też tych, którzy coś próbują robić, nie? Coś próbują dobrego jeszcze zrobić, chociaż powiedzą, że no w tej chwili nie mają takiej siły, żeby, wiesz, żeby pociągnąć jakąś wielką rewolucję, nie? Przynajmniej jakąś jedną, na małą skalę, dobrą rzecz robić, nie? No co chwilę, teraz mamy chyba tą listę tych udokumentowanych, to jest gdzieś 28, którzy przetrwali i co chwilę się pojawiają. I teraz Marvel, jak wypuszcza te rzeczy wszystkie z Expanded Universe, w komiksach najwięcej, tam w co drugiej historii pojawia się, wiesz, jakiś Jedi, który przeżył, nie? Mamy świetną historię z tą bibliotekarką, która była w Zemście Sithów. Nie? Gdzie tam szli chyba w Zemście Sithów albo w Ataku Klonów, taka starsza pani, nie? Która tam po prostu w bibliotece była, to oni z niej zrobili, wiesz, taką wypasioną Jedi, która tam jest bibliotekarką Jedi, która tam chroni tych wszystkich, wiesz, tomów i wszystkiej tej wiedzy Jedi i ona była, wiesz, wypasiona i bardzo to lubię, jak właśnie w taki sposób to rozwijają, nie? Że wiesz, że te postacie mogły przeżyć i miały co robić też, nie? Wiesz, to było super, gdyby ten Jedi nie miał miecza świetlnego. Gdyby się okazało, że... No bo, tak jak mówię, właśnie Jarus był tego przykładem, jak sobie rozmontował ten miecz i on go tam nosił w dwóch częściach, żeby nie, od razu nie było widać, co on tam przy sobie ma. I generalnie, no, miecz świetny jest bardzo jasnym indykatorem, kim jesteś. Więc sobie kompletnie wyobrażam gościa, który, wiecie, sprzedał ten miecz, wyrzucił, schował, zgubił. Cokolwiek się stało, w każdym razie, żeby się pozbyć tego miecza, żeby go nie kojarzono z Jedi. I to by bardziej pasowało do serialu Mandalorian, gdzie masz gościa, który nie może tej latarki swojej co chwilę odpalać i robić roboty. Dalej posługuje się mocą, więc w jakiś sposób to uzupełnia, ale nie ma tej ikonicznej broni Jedi. I to według mnie też mogło pasować. A znowu, fakt, że jesteś ukrywającym się Jedi i akurat nie masz miecza świetlnego, ma sens. Ciekawe, tak jak mówiliście, tylko dodam, że mówiliście o tym Ezrze, no to jest spora szansa, bo on jest jednak mocno połączony z historią Thrawna i jeśli będzie rozwiązanie sprawy z Thrawnem z finału Rebels, to Ezra powinien być w jakiś sposób powiązany. Po tym odcinku liczę na to, że skoro Boba Fett nie był tylko easter eggiem, czy tam cameo, czy tam odbiciem do spin-offu, to rzucenie w wielki Admiral Thrawn również nie było takim, ej, kojarzycie tą nazwę? Tylko okej, a Soka to wrzuciła po to, żeby widzowie tego serialu zastanawiali się, kim on jest i skoro ma się pojawić, no to tak jak mówisz, Ezra ma większy sens i przejdziemy. A mówię, a Thrawn znowu pasuje do tego serialu, bo jestem zwykłym gościem, a nie kosmicznym czarodziejem. Tak i też, wiesz, nie będziemy mieli nagle Thrawna, który jest tym wielkim admirałem, który ma tą swoją flotę, tylko no też po wydarzeniach, które się działy w Rebels, no on będzie musiał w zupełnie inny sposób działać. To będzie bardziej Boba Fett, który zbiera, wiesz, szczątki swojego życia, który musi znowu sobie wyrobić tą pozycję, a nie typ, który, wiesz, znowu wbija z Gwiezdnymi Niszczycielami, z armadą, nie? No ja widzę to w ten sposób, że Gideon dostanie po dupie w jakiś sposób, ale przeżyje i będzie potrzebował jakiegoś sojusznika na przykład. Będzie potrzebował albo to był jego zwierzchnik, albo cokolwiek. Jakoś postaci Gideona i Thrawna połączysz, dlatego że musi tutaj nastąpić jakaś konfrontacja, w której Gideon dostanie bardziej po dupie, niż tylko się wykolei TIE Fighterem, nie?
Tak, bo my musimy no, dostać to ujście. Za wszystkim będzie stał Palpatine pociągający za sznurki. Więc... Tam pod, nad Traunem to jednak utnijmy te sznurki. Traun to już jest. No to trzeci sezon, nie? Jak już Traunowi się noga powinie, nie? To, nie, o, już na Traunie skończmy, proszę. Kurczę, nie dziwi się, jakby właśnie ten sezon może jeszcze nie, ale może przyszły, nie? Była ta scena ostatnia, gdzie pojawiają się tylko te czerwone oczy, nie? I o, już wiesz, kto przychodził pozbierać i poskładać to, co zostało z tego, no, jakąś tam Gideona, no. Tak Gideon mówi, słuchajcie tego podcastu, który znalazłem tutaj, transmitowany jest w sieci. Nie, grałem w Fortnite i patrz, co tutaj właśnie, wyskoczyło. Właśnie, dokładnie, grałem w Fortnite i nagle poszła taka wiadomość, ło! Znam gościa, nie? Kurde! Ej, ale jeszcze, jak już jesteś przy tym Gideonie, Jezu, jak go kocham w tych paru scenach, gdzie się tutaj pojawia, jak gada z tym Baby Yodą, nie? I te miny, jak się w końcu uśmiecha, jest tak zawsze przerażający. Jest so evil po prostu. Jeszcze on przychodzi i mówi to takie oh, but it makes you so sleepy. I jeszcze yes. Pokażę ci to światełko, co podoba się, nie dostaniesz. To jest takie... Tak, trzeba mu przerwać. Kocham go, to jest idealny aktor takiej roli, nie? To jest ten gość, który gra złych, który mi się nigdy nie znudzi, nie? To nie jest Christopher Waltz, jak go widzę trzeci raz tej roli, to niech on idzie do domu, niech się idzie przespać, nie? Nie, ten mi może grać w każdym serialu, nie? To nie dostanie nowy sezon jakiegoś serialu, gdzie będzie zły, to zawsze działa. No właśnie, jeszcze jedną rzecz a propos tej propozycji z Kestisem. No, u niego jeszcze wiek by się troszkę nie zgadzał, nie? Bo to jest jednak młody aktor, który wygląda młodo cały czas, a musiałby mieć, nie wiem, po 40 chyba w tym serialu. Można by go ucharakteryzować oczywiście. Tyle nie minęło, bo to, jeżeli się na tym zastanowisz... Miał 23 lata w Fallen Order i ale tutaj by musiał mieć koło... Ile czasu Fallen Order jest po czystce? Inaczej, Fallen Order jest dosyć blisko już nie? Stosunkowo. No to mi się wydaje, że się powinno bardziej zgadzać. Tam już przecież sporo czasu minęło po czyszczce w Fallen no, Order. Bo on z wszystkich ucieka, jak jest przecież jeszcze takim małym gnojkiem, a tutaj już jest ewidentnie starszy, nie? Więc wydaje mi się, że jednak jest bliżej New Hope, a jak jest bliżej New Hope, no to, nie wiem, 10 lat więcej? Też. Mandalorianin się dzieje 23 lata po Fallen Order, więc wow. No musiał mieć około 40 okay, lat. No to już musiałbyś go charakteryzować. To nie, to już nie. Pod 50, bliżej 50 nawet by było. To trzeba tą siwiznę oglądać po bokach, tak filmowo. Ej, ale wiesz, można wytłumaczyć, że on się po prostu starzeje jak Michael Cera i on cały czas gdzieś tam młodo wygląda, to jeśli, no to w tym momencie prawdopodobnie nowy aktor, który gra starszego Ezra, jeżeli chcesz użyć postaci, która już istnieje, a nie nowego Jedi budować, no to Ezra ma największy sens, no. No chyba, że brodę zapuści. No może wtedy. Wszyscy z brodą wrócą, Traun wróci z brodą, wszyscy no. Ale wiesz, ale tym, który mówi mądre te sentencje i ten, no to będzie Boba Fett, nie? No, ogóle, tym jak mądrym, on, tak. Tak, ale w ogóle typem, pierwsza rzecz... przeżył wszystko już. Konsultuje swego ojca ciągle. Tak, ja się posikałem, to jest, wiesz, ten, jak pisałem od razu do Oscara po tym, nie? Znalazłem moje stare konto na pewnej stronie z grami, pewnym forum, gdzie ostatnie posty pisałem z 12 lat temu i założyłem je z 18, 17 lat temu. Wysłałem Oscarowi screeny i kurczę, miałem tam w podpisie te słowa Django Fetta, bo to był ten, w 2003 rok, kiedy konto założyłem. Więc mogłem to mieć, bo to było po ataku klonów, nie, że jestem tylko prostym gościem, który szuka swojej drogi w kosmosie, nie? Jest najlepsze zdanie w historii. Jak tutaj wszedł i pierwsze co powiedział, to było to, nie? Wow, nie? W końcu się opłacało się to trzymać, wiesz, w tym w statusie te lat, nie? No. Znaczy, to wydaje tak, mi się, no to wszystko wskazuje na Ezrę w takim razie, bo używają i takie, no... No. Znaczy, wydaje mi się, że jeśli właśnie dobrze to rozegrają, to ten, wiecie, dodatek Jedi, który nie do końca jest jeszcze ukształtowanym, mądrym mistrzem, będzie fajnym dodatkiem, bo to też się wpisze znowu w ten wątek Kreda mimo wszystko. Ja mówię, Jedi mają swoje zasady, a w momencie, kiedy mamy Jedi, który nie był szkolony w standardowy sposób, ani Kal, ani Ezra nie byli, no to znowu mamy ten moment, kiedy trzeba będzie te zasady zasady zasłyszane od swojego znowu mentora skonfrontować z sytuacją, którą mamy teraz, nie? I Ahsoka by się nie sprawdzała tutaj, bo Ahsoka mimo, że też miała wyboistą historię, no to jednak widać po jej wystąpieniu, po jej pojawieniu się w ostatnim odcinku, że jest już ukształtowaną postacią, która generalnie ma poukładane rzeczy. Mam wrażenie, że dużo lepiej by się sprawdził właśnie ktoś, kto no, mógłby działać trochę bardziej niestandardowo, poza schematem i kto jednocześnie musiałby no, odnaleźć swoją ścieżkę właśnie, nie? Między tymi zasadami Jedi, a jednocześnie
no, zaraz, tutaj praktyką, tak? Która często wygląda inaczej. Z tego powodu, że on podobnie jak ci bardziej rozwinięci Jedi, niektórzy historycznie miał mocny romans z ciemną stroną w pewnym momencie, nie? Były te często momenty, kiedy ja przez długi czas oglądania Rebels zastanawiałem się, czy to się tak nie skończy, że on tam zostanie jakimś inkwizytorem, czy kimś takim, żeby wypisać go, bo musieli znaleźć sposób na to, żeby go wypisać z New Hope, nie? Żeby, więc oczywiście poszli inną drogą, no, ale nie spodziewałeś się, że będą wieloryby kosmiczne. Ale zastanawiałem się. Natomiast jest jeszcze o tyle ciekawe, że właśnie widzimy, jak bardzo ułomne było Credo Jedi. O tych, wiesz, tej braku relacji, o tych wszystkich rzeczach, które ostatecznie doprowadziły do upadku. I znowu Ezra ma przykład swojego mentora, który miał miłosną relację jak najbardziej, wiesz, w załodze i tak dalej. I jakby no, nie był po prostu gorszym gościem, wręcz był lepszym. I jakby Ezra może być też tym gościem, który może powiedzieć o tym podobnie jak Luke w Last Jedi, że no, historia zakonu Jedi to historia porażek i błędów i trzymania się pewnych zasad, których nie warto było się trzymać, wręcz takich, które im bardziej szkodziły. I wtedy ten wątek już byłby fantastycznie, tak jak mówisz, i działający w tym serialu. No, to bardziej, że ten element przywiązania do innych osób, które mogą przeszkadzać w klonie Jedi, no też był w serialu już poruszony, nie? Był motyw w poprzednim odcinku, gdzie Oska mówiła o tym, że no ta więź łącząca Grogu i głównego bohatera jest za silna, żeby to szkolenie mogło przebiec tak jak powinno, nie? Więc kto wie, czy to też nie znajdzie jakiegoś zastosowania jeszcze w dalszej historii. Też dużo jest jednak właśnie skupienia się na tym wątku mistycznym związanym z mocą, nie? Tak, już mamy tutaj te kamienie, tego Grogu, który tam robi te swoje rzeczy, nie? To jest właśnie w tym takim kluczu bardzo, bardzo tajemniczym, ale też skupionym właśnie na tej duchowej stronie mocy, nie? I Ezra by to idealnie pasował, bo on cały ostatni sezon to jest jego właśnie poszukiwanie tych takich najdziwniejszych rzeczy związanych z Lord Jedi, nie? Że jakiś, wiesz, ten drzewiec Bindu, Bendu. Tak, tak, on tam też się pojawia, ale w ogóle masz przekraczanie czasu i przestrzeni przez moc. Masz jakieś takie, wiesz, wymiary, gdzie możesz widzieć, co było, co będzie, nie? Możesz przechodzić przez to. Masz tam w ogóle wilki te mocą magiczne, z którymi on gada, które je raz widzi, raz nie widzi. Poruszające się jakieś hieroglify na skałach, nie? Tam już naprawdę tam wchodzi taki ostry Doctor Strange w tym ostatnim sezonie. I tu by się nie dziwił, jak on by właśnie był idealnym tym gościem, który zrozumiał, czym jest moc, przez to, że nie był w ten typowy sposób szkolony, nie? Nie był, że tam, o, tak jak powtórka w szkole, nie? Tutaj macie podręcznik, tutaj naucz się tego w akademii, nie? I zrozumiesz moc na pewno, nie? A on musiał w swój sposób znaleźć to połączenie, nie? Bez tego. I to jest idealny motyw, żeby na nowo pokazać, czym jest moc i czym są Jedi, nie? Nie są tylko tym zakonem, tą grupą paramilitarną, co już było w prequelach, nie? Gdzie wyszło, że tam ta moc nie była aż tak ważna, nie? Te moc się wykorzystywało do walki, nie? Żeby o miecze były najważniejsze, nie? A tutaj znowu w Rebelsach, i to jest naprawdę wygrana Filoniego wielka, on znowu położył nacisk na to, że no nie, moc jest najważniejsza, to w co wierzą, nie, i jak tego wykorzystują, nie, ten mistycyzm, nie, a nie machanie latarkami. Też kolejna rzecz, która właśnie pasowałaby bardzo do Mandy, to jest ten element właśnie przywiązania i to, że to nie jest słabość, a jakiegoś rodzaju siła, która może w ten sposób powiedzieć, że ten Jedi kimkolwiek będzie, to będzie Ezra czy ktoś nowy, może powiedzieć do Mando, że spoko, ja mogę trenować Grogu, ale Grogu jest do ciebie przywiązany i to nie znaczy, że jak wiesz, jak oni zabierali te dzieci, kurde, od rodziców małe prosto do tej swojej świątyni, do tej swojej sekty i wiesz, odetnijcie się od wątków, tu jest twój mentor, tu jest twój mistrz, do którego i tak natychmiast pojawiało się to przywiązanie, bo każdy padawan był przywiązany do swojego mistrza, tylko po prostu było to wykształcane na sposób taki bardziej sekciarski niż naturalny. Więc w tym momencie ten Jedi mógł powiedzieć, no słuchaj, no Grogu jest do ciebie przywiązany, no to ja go mogę trenować, ale to nie tak, że ja go teraz zabiorę gdzieś na jakąś pustynię i będziemy tam, wiesz, 50 lat, nie wiem, kamienie przestawiać czy coś w tym rodzaju, tylko no niech dalej jest z tobą, tak? Ma z tobą relację, to nie zrywajmy jej, bo Jedi już zrywali relacje i no nie skończyło się to dla nich dobrze. No, tak się zawsze prowadziło do tej gali. No dobra, to jeszcze na sam koniec jeszcze myślę, że trzeba tutaj nadmienić. No, przynajmniej ja powiem, ja się bardzo cieszę, że postać Fennek wróciła, bo ja byłem bardzo rozczarowany tym, że wiecie, jak już minąłem się pojawiła w serialu, to została strzelona bardzo szybko. A szkoda, bo to jest strasznie fajna aktorka, która świetnie sobie radzi w scenach akcji, a jednocześnie no nie, ma pewien taki charakterystyczny rodzaj charyzmy, który działa w takich rolach, wiecie, tajemniczek i
i żołnierek i tak dalej. I super, że wróciła, tym bardziej, że znowu wróciła w takim fajnym charakterze, jako właśnie jako taka postać, która z kolei znowu zawdzięcza dużo, dużo Bobie i jakby, tak samo jak Boba się zobowiązał, powiedzmy, do tego, żeby pomóc naszemu głównemu bohaterowi, tak samo ona się zobowiązała do tego, żeby teraz towarzyszyć Bobie w związku z tym, że uratowała jej życie praktycznie. W dosyć makabryczny sposób, no ale hej, no, lepiej być cyborgiem niż nie żyć, nie? Chyba. Nie wiem, chyba ale tak. Masz ten motyw, że miałeś tego typa w tym piątym odcinku, tak? Który był... Grać to on nie umiał, to nic, ale ten, no to była ta postać, która... I to jest ten gość, który ją załatwił, nie? I jedyne, co ona robiła na dobrą sprawę, to trochę do nich snajperki waliła i oni latarkami po oczach świecili, nie? I miałeś ten motyw, że ona miała tą wysoką nagrodę dla siebie i w ogóle była tą super zabójczynią i inne rzeczy. No a tam no zdjął ją taki koleś, nie? I tu masz ten motyw, w którym, podobnie jak Boba Fett, który wpadł tam sobie do Sarlacca, no to również jest dla niej ten odcinek, który ją trochę podbudowuje, bo widzisz, jakie ona ma umiejętności snajperskie, jak potrafi kombinować w biegu, jak, wiesz, potrafi zachować zimną krew w środku takiej strzelaniny całej. I ten odcinek pokazuje ci, okej, to też jest postać, która faktycznie ma swoją reputację zasłużoną, tą, o której mówili w tym piątym odcinku, i to jest ta postać, która na pewno u boku naszego bohatera może wiele zdziałać i warto ją mieć przy odbijaniu grogu, nie? Kiedy w tamtym odcinku, tak jak mówisz, masz tak fantastyczną aktorkę, która jest, no, odstrzelona przez tego typa, no. No dobra, słuchajcie, to tak. Jeszcze bym w takim razie nawiązał do samego Roberta Rodriguez'a. Mam jedno pytanko, którym się zajmiemy na koniec, a jeszcze wcześniej wspomniałem o tym, że według mnie to jest idealny reżyser w ogóle, żeby zajmował się Gwiezdnymi Wojnami, bo mam wrażenie, że tak, że szczególnie w tym serialem, bo no, kim jest Mandalorian, jak nie El Mariachim, który po prostu tym samotnym tutaj typem, który podróżuje przez pustynię i wiecie, ma jakieś swoje rzeczy do roboty. Niech dadzą Rodriguezowi cały sezon, nazwą to El Mandalorian i niech będzie tym rwanym z continuity historii. Niech Boba Fetta zrobi, kurde. Jak już zaczął, to niech ten miniserial Boba Fetta będzie Rodriguez'a, tak jak ten serial jest Favreau. To tak samo niech, wiadomo, ciężko jest reżyserować wszystkie odcinki, bo to jest jednak pupa roboty, ale niech będzie showrunnerem serialu Boba Fett. No, niech zrobi pilot. Trzymało też ten jednak wygląd cały czas taki sam, nie? I który, to jest w ogóle super, że idealnie do Gwiezdnych Wojen pasuje ten taki palpowy, śmieciowy klimat, który kocha Rodriguez, nie? Który jest cholernie taki wciągający, nie? To się super ogląda, nie? I to idealnie pasuje do tego, co lubi robić Rodriguez, nie? Bo on też nie idzie na jakieś ustępstwa, że to ma być bardzo uniwersalne, bardzo dla wszystkich, nie? Tylko on robi swoją konkretną wizję, nie? Tak samo ten odcinek, on nie jest zrobiony tak, żeby właśnie każdemu się spodobał, nie? Jak ktoś tam przez przypadek zobaczy, żeby widział, że to Gwiezdne Wojny, takie fajne, nie? Nie, to jest konkretna historia Rodriguez'a przede wszystkim. Taką brutalność Gwiezdnych Wojen. Tak, właśnie o tym mówię, nie? Że o, jak tam dostaje piu-piu laserem, ten strzelmowiec to upada i fajnie, bo wszyscy wiedzą, że tak w Nowej Nadziei upadali, nie? Nie, no tutaj wchodzi Boba Fett i rozpieprza, wiesz, kaski, tłucze i wbija, tak, i to jest fantastyczne, no. Jest to przestrzenie, jasno, nie widzisz, jak ten kij go przebija, ale no jednak zasugerowana jest ta scena, kiedy on podnosi ten kij, wiesz, i od dołu masz perspektywę szturmowca, którego właśnie wbija się. No właśnie już o tym też, że sama akcja była sfilmowana super, no to już wspomnieliście, bo i to no można myślę, że nie zaszkodzi podkreślić jeszcze raz, nie, jak świetnie było wyreżyserowane. No serial, który no ma wysoki budżet i tak dalej, no ale ufmy się, no tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, no to jest jakaś pustynia, znaczy to jest otoczenie, które nawet nie wygląda super efektownie. Grupa szturmowców po prostu i typ z kijem, a wygląda to naprawdę jak blockbuster, nie? Co też... mam wrażenie, że akurat parę ostatnich filmów Rodriguez'a nie było jakoś specjalnie dobrze ocenianych, ale akurat reżyseria w nich zwykle była na poziomie. Nie? Nawet Alita, która mi się specjalnie podobała, no to akurat jeśli chodzi o scenę akcji, no to nic im zarzucić nie można było, nie? A to był z kolei film, który był trochę po drugiej stronie biegu, no bo tam znowu było masa CGI, masa w ogóle, wiecie, tych wszystkich efektów, którymi trzeba było zapanować. W ogóle z tego, co kojarzę, to Rodriguez ma taką specyficzną metodę też kręcenia, że w przeciwieństwie do swojego kolegi Quentina Tarantino, on bardzo lubi kręcić właśnie cyfrowo. Głównie dlatego, że można kręcić w nieskończoność.
ściągnąć praktycznie ten materiał. Nie, nie, nie ma problemu, że się taśma skończy i trzeba tutaj nowych rolek. On ma coś takiego, że na planach Rodrigueza nie ma, wiecie, krzyczenia akcja i cięcie i tak dalej, tylko po prostu się kręci. Nie? Jakby to wszystko i tak jest skręcone cyfrowo, więc można sobie pozbyć się niepotrzebnych ujęć. Przez co to bardzo często dobrze działa na aktorów, bo aktorzy nie mają tego poczucia, że nagle muszą się spiąć, bo już jest akcja, nie? Tylko grają dosyć naturalnie i to wszystko działa jak próba praktycznie. I nawet nie wiedzą, kiedy grają faktycznie pod już konkretnie pod ujęcia, które mają się znaleźć w filmie, a kiedy to jest jeszcze tylko próba. Więc kto wie, czy wiele takich scen właśnie, szczególnie scen akcji na przykład, nie wypada naturalnie, głównie dlatego, że aktorzy się nie spinają, że musi wyjść idealnie, mają poczucie, że może być ileś tam jeszcze dubli, bo może jeszcze nie kręcimy na serio. No i a jeszcze do tego można by dodać to, że no, jakby nie patrzeć na Rodriguez, patrzeć doświadczenie z produkcjami dla dzieci, nie, mimo wszystko. Produkcjami dla całej rodziny, powiedzmy. A zresztą, no, teraz będzie miał ten film na Disney Plus z powrotem Sharkboya i Lava Girl, co mnie strasznie jara, bo wychowałem się trochę na tym. Jakby nie porzucił tych klimatów zupełnie. Jakby wciąż odnajduje się najwyraźniej w tych filmach dla dzieci. Wie generalnie, co można robić w produkcjach, które mają trafić do szerokiego odbiorcy. A jednocześnie, jak się obejrzy w produkcję Rodrigueza dla dzieci, jakby one też bywają ryzykowne momentami. Tam często są rzeczy, które generalnie, wiesz, można by dyskutować, czy się nadają do oglądania przez dzieci, czy nie. Zresztą, no przecież postać Maszety się wzięła z Małych Agentów, między innymi, nie? No więc to jest, mam wrażenie, doskonałe połączenie generalnie do takiego serialu, nie? Gość, który łapie te palpowe klimaty, który świetny jest przy okazji bardzo dobrym reżyserem, a jeszcze jak mówimy o serialu, to jasne, niezależnie od tego, jaki budżet ma serial, wciąż kręcenie serialu to jest trochę jednak kombinowanie, jak tutaj zaoszczędzić na tym i na innym, nie? No bo jednak tych odcinków trochę trzeba kręcić i to bywa problem. A nie ma chyba reżysera, który lepiej by sobie radził z małym budżetem jak Rodriguez, nie? Który generalnie wyrósł na tym i wciąż robi w zasadzie za eksperta w tym temacie, nie? Prowadzi te wszystkie wykłady i jakieś miał programy w tej swojej telewizji El Rey, gdzie opowiadał o tym właśnie, jak kręcić filmy, a nie wydawać na to za dużo. To jest typ, który poszedł, żeby na imię eksperymentowali te firmy farmaceutyczne, nie, żeby zebrać budżet na El Mariachi. No. To jest ewidentnie, w ogóle jak się na tym zastanowisz, prawdopodobnie najtańszy odcinek, albo przynajmniej jeden z najtańszych. Jak porównasz sobie, wiesz, walkę ze smokiem Krayt, no to kurde, to musiało trochę kosztować, żeby to wyglądało, nie? Masz te pająki wszystkie lodowe, to raczej też trochę pieniążków na to poszło. Natomiast nawet właśnie te, wiesz, ten jazda czołgiem, TIE Fightery, które ich ścigają i to wszystko, no tu tak jak mówisz, masz typów w zbrojach i gościa, który lata z kijem za nimi, nie? A jednocześnie jest to najlepiej wyreżyserowany i najbardziej dynamiczny odcinek, więc to absolutnie widać. Że tak jak mówisz, Rodriguez fantastycznie odnajduje się w tych kategoriach wiekowych, nie? Jest w stanie ci pokazać najbardziej brutalną akcję, jak tylko możesz zrobić, nie przekraczając kategorii wiekowej PG-13, której są Gwiezdne Wojny jednocześnie. To jest gość, który dokładnie wie, gdzie jest, wiesz, nie wiem, Planet Terror, a gdzie są Spy Kids. Więc jest w stanie znaleźć dokładnie to coś pomiędzy. Tak, widać, wiesz, że każda ta konwencja mu sprawia radość, nie? To nie jest tak, że on coś robi na siłę, nie? Tak, to nie ma tak, że on nagle przyszedł do Małych Agentów, bo nie ma pieniędzy z tych, takich pieniędzy, jaki by chciał z tych jego filmów, które robił wcześniej, nie? Tych akcyjniaków takich właśnie palpowych. Tylko nie, on to zrobił, bo chciał zrobić film dla dzieci, nie? I zrobił całą serię i mu to super wychodzi, nie? Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak właśnie, to też wiesz, że jest wychowanie jednak na VHS-ach, zupełnie inna edukacja filmowa, nie? On, Tarantino i widać, że oni są, dużo łatwiej im się przeszczepić do nowych zasad, jakie panują na rynku, nie? Te swoje umiejętności dostosować. Nie tak jak ci starsi, wiesz, Carpentery i Walter Hill, nie? No ci wszyscy, o których zawsze wspominamy, nie? Że to jest zupełnie inny poziom dopasowania się do trendów, które obecnie obowiązują, a przy tym w żaden sposób nie zatracenie swojej wizji autorskiej, nie? I tego podejścia autorskiego. Wiesz, no, tak jak wspomniałem, jakby u Rodrigueza bardzo często to jest trochę jechanie po krawędzi tej kategorii wiekowej, nie? No właśnie wspomniana Alita Battle Angel jest świetnym przykładem tego filmu, który oglądany, wiecie, jakbym był młodszy, to bym się jarał strasznie tym wszystkim rzeczami, które się tam dzieją, bo to są rzeczy, które wiecie, które są no właśnie bardzo ryzykowne, nie? Masa brutalności, jakichś takich scen, które są, no zostają w głowie. Oczywiście to wszystko jest na robotach, więc spoko, nie? Ale jednocześnie to są żyjące roboty,
tak, cyborgi. No, ale mimo wszystko, wiecie, udaje mi się znaleźć ten taki sweet spot między byciem wciąż w kategorii PG-13, a jednocześnie nie byciem ugrzecznionym, nie? I to jest coś, co też w Gwiezdnych Wojnach świetnie działa, bo mamy ten brutalny odcinek, gdzie faktycznie no, ten poziom powiedzmy brutalności jest większy niż zwykle, ale to wciąż jest w tych granicach, które pozwalają, wiecie, na emisję na Disney+, nie? I więcej tego typu rzeczy, tym lepiej. No ja jestem bardzo za tym, żeby jak najbardziej naginać tutaj ten kategorię PG-13. Plus, tak jak wspomniałeś, w ogóle ten odcinek wygląda tanio, pod tym względem, że wiecie, jak się przeanalizuje, co tutaj musiało się znaleźć, to faktycznie nie musiał kosztować zbyt dużo, a wygląda bardzo efektownie. No bo to jest, kurczę, no to jest odcinek, trzeci odcinek od końca, nie? Jakby wyobrażam sobie, że to jest ten odcinek, który właśnie powinien być tani, żeby teraz mieć budżet odpowiednio na ten finał, który ma być efektowny. Na te dwa ostatnie odcinki, które, no przede wszystkim zobaczymy, jak będzie z tym przedostatnim, no ale wiadomo, że finał pewnie będzie najbardziej efektowny z tych wszystkich odcinków, więc znalezienie jakiegoś reżysera jak Rodriguez, który, wiecie, z tej planetki, która wygląda jak, nie wiem, plac po prostu w Kalifornii, gdzieś tam pod Hollywood Studios i grupy statystów w kostiumach szturmowców zrobił coś, co wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wiesz, to jest na podobnym etapie, jak był ten i podobny styl odcinka, jak ten z więzieniem, nie? Gdzie też trzeba było na ograniczonej przestrzeni coś ugrać, żeby później mieć na finał pieniążki. Ale nawet tamten wydaje się droższy, bo jednak miałeś te musiałeś zbudować te settingi. No tak, gdzieś tam miałeś te statki, gdzieś tam miałeś ten wybuch tej bazy, pod koniec miałeś te wszystkie rzeczy. Tak, ale wiesz, ale to nadal jest takie bardziej pudełkowe, nie? Że jednak tak. miało być przeoszczędzenie, plus no tam też robił reżyser, który no, jest bardziej filmowy niż serialowy, nie? Z tym budżetem to jeszcze jest właśnie ciekawe, jak Rodriguez pewnie wpadł na to, że okej, nie mogę rozwalić czaszki temu szturmowcowi, to rozwalę mu zbroję i pokażę potem ten hełm pęknięty, więc wyobraź sobie, jak co się stało z czaszką gościa, kiedy ten hełm poszedł na obie strony. Ogóle, w ogóle to jest takie zbliżenie i masz tego szturmowca takiego poskręcanego, wiesz, że to jest martwe tak. ciało, nie? Które już, wiesz, że tam w środku już jest wszystko rozduszone. No i tutaj to jest też to, dlaczego działają takie filmy jak John Wick, nie? Jak Atomic Blonde do pewnego stopnia. Masz te akcje, które właśnie masz trochę podkręconą brutalność, fantastyczną choreografię, no i to są też tanie filmy, te wszystkie właśnie, po części Mission Impossible. To są te filmy, w których dobra, Mission Impossible tanie nie jest, bo tam co chwila Tom Cruise robi jakieś super laty helikopterem i tego typu rzeczy, ale jeżeli skupiamy się już na akcji, no to właśnie często tej takiej inaczej walce, no bo akcje to oczywiście mogą być wielkie ciężarówki wybuchające i inne rzeczy, ale na walce między dwoma gośćmi to zwykle ona jest bardzo kameralna. Na przykład w ostatnim Mission Impossible ta napieprzanka w łazience. Masz trzech typów, którzy się szarpią w kiblu, nie? A mimo tego się to pamięta, bo odpowiednio jest to zaaranżowane, nie? No mówię, John Wick to jest chyba lepszy przykład, bo on dosłownie cały czas na tym jest. To tanie filmy, w których akcja wygląda fenomenalnie, a opiera się na stosunkowo niewielkiej ilości efektów, praktycznie żadnych, raczej choreografia, raczej no to, co się dzieje z tymi ludźmi po tym, jak obrywają. I Rodriguez absolutnie z tą szkołą podszedł do Mandaloriana i kurde, no efekt fenomenalny. No to przyszły odcinek kręci Rick Hamowiła i też pisze go, więc zakładam, że to... I w sumie, czy ja dobrze pamiętam, że Hamowiła robił też ten odcinek o więzieniu, więc to tak, w sumie tak, będzie tak. tematycznie ładnie mówię, powiązane. Nie, jego bohaterowie. Tak. No, jego bohaterowie, więc w sumie spoko, lubię ten motyw, gdzie daje się twórcy, wiecie, kontynuować powiedzmy jakieś swoje postacie i swoje pomysły. To finał będzie później... Favreau chyba, nie? Bo tylko on jeszcze został. Ktoś powtórzony, nie? No. Na to wygląda. Miałoby sens, jakby on zaczął i zakończył ten sezon, a jego odcinek był super, więc... Tak, tak. Nie dziwię się, właśnie jak Cobb wróci, wiesz, w finale, nie? Tak, miał... Czemu nie? No nie mamy już chyba więcej nazwisk ogłoszonych, no zawsze jest szansa, że ktoś się nagle pojawi znikąd, no, ale myślę, że miałoby więcej sensu, że Favreau będzie ten ostatni odcinek reżyserował. Tym bardziej, że o ile dobrze kojarzę, jak się zastanawialiśmy kiedyś, czemu nie angażował się bardziej w ten pierwszy sezon reżyserską, to on by wtedy był zajęty, przy Król wie podobno, dlatego wiecie, Król wymagał dużo tutaj pracy i zaangażowania Jona Favreau, więc no
Dobrze, że było warto. No i na sam koniec jeszcze tak, jeszcze dwie rzeczy krótkie. Po pierwsze, pytanko od Konrada. Konrad dalej nie odpuszcza tematu Yuuzhan Vongów, więc przygotujcie się tutaj na kontynuację. W ogóle ostatnio właśnie nam ktoś pisał w komentarzach a propos tego, nie wiem czy nie Konrad też, że jakby nie ma Yuuzhan Vongów w nowym kanonie, ale jest jakby rasa, która trochę spełnia podobną rolę, czyli takich najeźdźców z daleka. To są Grisks, którzy w książce o tronie się zresztą pojawili, tylko że ten wątek nie został rozwiązany nigdy, bo się trochę urwało. Bardziej kojarzyło to, co oni zapowiadali w High Republic, ale że nie czytałem, nie, poza konceptami High Republic, ja jeszcze nic do tej pory nie widziałem, to tam wspominali o jakiejś rasie, która atakuje z zewnątrz, jakiejś zewnętrznej, tylko oni mieli przypominać bardziej tych Mad Maxowych. No oni mają być tacy właśnie piraci, wikingowie, albo ci łupieżcy z Firefly. Ale też jest ta idea, że masz nowych ludzi, którzy gdzieś tam z nieznanych obszarów wlatują ci i robią roboty. Bo to jest taki, to jest w miarę spoko koncept, nie? Tylko, że mam wrażenie, dobra, to zresztą pytanie tego dotyczy, więc przeczytam je może w całości najpierw. Vongowie albo już jako Grisks, albo też mogą być złymi w ewentualnym kolejnym filmie serii, bo Imperium Rebellia 3.0 już nikt raczej nie zdzierży. I teraz Konrad wymienia innych potencjalnych antagonistów. I to są zwykle, kurczę, takie mega już, myślę, koncepty, z którymi miałbym podobny problem co z tymi Vongami. Po pierwsze, tak. Abeloth to już jest raczej trochę za daleko, bo to są jakieś lovecraftowe klimaty. Galmgal również. I zacząłem zaczytać. I Abeloth to jest faktycznie jakiś taki byt, który jest trudny do zdefiniowania. To drugie to jest właśnie coś jak The Thing. Taka, wiecie, bezkształtna masa, która potrafi przejmować ludzi. Zaś Vongowie to coś, co najłatwiej sprzedać casualom od źli z innej galaktyki z biotechnologią. No właśnie mam wrażenie, że wiecie, że przez to, że to jest jakaś obca rasa po prostu, która jest znikąd i tak dalej, to się właśnie nadaje jako coś takiego właśnie jak ten motyw, że to dobrze działa przy okazji tego High Republic, gdzie mamy cały cykl książek i tak dalej, mamy to zagrożenie, które gdzieś tam sobie się toczy, ale w momencie, kiedy mówimy o serii filmów, to ja myślę, że to zagrożenie musi mieć twarz jakąś konkretną i musi mieć charakter i musi być konkretną postacią. Wtedy to będzie działało. Jeśli byś przedstawił tych Yuuzhan Vongów po prostu jako, wiecie, tych plemię złych po prostu z daleka po prostu, to o ile nie przedstawisz ich jako faktycznie postacie, które mają jakieś cele, motywacje i tak dalej, no to będzie nudne, no to nikogo specjalnie... To, wiecie, to się nadaje właśnie jako taka siła trochę natury, trochę jak Firefly działało właśnie z tymi łupieżcami, nie? Że oni tam gdzieś są, trzeba na nich uważać, generalnie nie zbliżać się, ale konkretny antagonista musi być ktoś inny, nie? Tak, to zdecydowanie tego typu rzeczy działają, właśnie jak myślałem o High Republic, nie? To są trochę ta Baba Jaga, ten motyw, w którym oni wlecą, w razie czego możesz postraszyć tym dzieci, że oni jak lecą, to zdrabują, no wikingowie, tak jak mówisz. Wikingowie. Którzy wpadną, pograbią. Wpadną, ograbią wszystko, zgwałcą kobiety i uciekną. I uciekną, no dokładnie, ale też bym wolał jednak coś bardziej namacalnego. Szczerze mówiąc, ja cały czas chciałbym, żeby po tym, co było, chociaż no, nie podobało mi się, w którą stronę to poszło w Rise of Skywalker i tak dalej, ale no, cały czas dałoby się zdefiniować, co dalej z mocą, bo ewidentnie mówiliśmy, Jedi Sith to już nie działało, tak? Chociaż Rise of Skywalker niby, nie? Jedi górą i w ogóle, ale jakby ja cały czas chciałbym dojść do tego punktu, o którym cały czas pieprzyli Jedi i jak ewidentnie to było tylko pieprzenie, a nie coś więcej, czyli równowaga w mocy. Czyli ten moment, w którym chcesz znaleźć ten idealny balans pomiędzy światłem a mrokiem, a nie po prostu rozpieprzyć Palpatina po raz dziesiąty. I wydaje mi się, że jakby dosyć... Jakby Gwiezdne Wojny dalej są są połączone. Nie możesz po prostu nagle zrobić Gwiezdnych Wojen filmu i stwierdzić, zapomnijmy o mocy. Jakby to fajnie działa w Mandalorianie, gdzie ona jest gdzieś na boku, ale jeżeli chcesz zrobić filmy, no to ten element musi być gdzieś w środku. I ja bym jednak chciał, żeby wreszcie przyszłe filmy bardziej skupiły się na redefinicji tego, co dalej z tymi użytkownikami mocy, a nie no na razie to, co zrobił Abrams i nie, jeszcze raz niech tego Palpatina, tego wielkiego złego Sitha, jego wnuczka, która jest Jedi i w ogóle przydałoby się, żeby tam ktoś zrobił porządek z tym, bo to jest na razie w takim limbo trochę, w takim mocnym zawieszeniu.
No więc no, to jest tak jak póki co Dave Filoni ale przedstawił tę koncepcję mocy znowu jako czegoś, jako coś właśnie nie do końca zrozumiałego, mistycznego i tak dalej. Ja bym też chciał, żeby filmy się dalej tym bawiły. Właśnie wiem, że nie o to ci chodziło, ale też właśnie nie chciałbym, żeby ktoś przyszedł i wyłożył kawę na ławę, co jest grane jak podziała moc i tak dalej. No właśnie. Tylko chciałbym, żeby ktoś się po prostu zajął tym w jakiś ciekawy sposób, nie? Żeby ktoś zaczął o tym myśleć i żeby to nie było też... żebyśmy też nie powtarzali tego motywu z legend, że po prostu, okej, dobra, to teraz załóżmy nowy zakon i on działa troszkę inaczej, ale generalnie macie to samo, co mieliście. Sithowie teraz działają inaczej, teraz jest ich dużo po prostu. Wiesz, co mi się bardzo podobało? Jakby ta idea tych wiedźm z Dathomiry. Na przykład tego typu rzeczy, że jakby ta moc to nie są tylko Jedi i Sithowie i nie musisz mieć od razu mieczy świetlnych, nie wiadomo czego, ale możesz tego używać w inny sposób i możesz korzystać z mocy na sposoby, które ani Jedi, ani Sithom się jako takie nie śniły, nie? I te użycie mocy tych wiedźm, które miało tak nawiązywać do jakiejś magii, do jakichś rytuałów, fantastycznie działało. I w tą stronę pójść, że jakby... Właśnie moc to nie tylko to, o czym myślałeś do tej pory. To nie są tylko goście z latarkami czerwone kontra wielokolorowe, które się tam napieprzają. Wiesz, co już miało swoje zalążki w Ostatnim Jedi, nie? Gdzie jednak Johnson chciał pokazać, nie? Że każdy może, wiesz, w sobie rozbudzić to, połączyć się z tym, co, wiesz, spaja cały wszechświat, nie? Każdy powinien mieć dostęp i się do dostroi, nie? I to fajnie ustawiało ci na następne filmy, tylko wiemy, co się później stało, nie? Że nie, to musi być wnuczka i wszystko skarło. I wielka dziedzictwo Sithu. To była straszna strata właśnie tego konceptu i tego materiału, nie? Który był kontynuowany właśnie w takich Rebels, nie? Gdzie to było, to jest coś więcej, nie? Że tam można może ten dzieciak, który tam się znajdzie na jakiejś planecie, może się z tym do tego dostroić, nie? Jeśli znajdzie swoje zęby. W Rebels miałeś sporo takich odcinków, gdzie właśnie była cała, pomijając wielkie wieloryby w kosmosie, to ogólnie była cała masa istot jakoś właśnie skojarzonych z mocą. Znowu właśnie ten Bendu, który jak dobrze pamiętam, on przewidział na przykład śmierć Strauna, czy coś takiego, opowiedział mu, jak on umrze, czy coś w tym rodzaju, nie? No. Masz tą sowę, która się pojawiła w tym odcinku za Soką, gdzieś tam na drzewie siedziała, tak. Nie? I właśnie masz te istoty, które ich rozumienie mocy wykracza trochę ponad to. Właśnie podobało mi się to z tym Bendu, to, że to był ten gość, który no jak chyba był taki odcinek, jak go pytali o tam Jedi, Sith i tak dalej, to w ogóle to on jest ponad to. Dla niego to w ogóle on nie w tych konceptach rozumie moc. Tak, w ogóle to masz tak, że wiesz, że moc była od zawsze, nie? Każdy tam z nią połączony, to jest coś, co stworzyło wszechświat, nie? Ta energia, a tu nagle ci, wiesz, Jedi i Sithowie myślą, że to się wokół nich kręci, nie? A to oni są, wiesz, tam ziarnkiem piasku w tym całym szerokim krajobrazie. I ponieważ właśnie ten, jakby nie patrzeć, te filmy są, ogólnie cała historia Star Wars jest tak bardzo powiązana z tym, to no nie pominiesz tego. Jasne, spin-offy są spoko, tak jak mówię, Mando jest spoko, ale nawet tutaj bez Grogu myślę, że wiele ludzi nie czułoby tego Star Wars, no. Znaczy, mi się też podoba cały czas ten koncept tego kontrastu między podejściem do mocy właśnie takim mistycznym, a tym podejściem troszkę bardziej metodycznym i naukowym. I totalnie widziałbym totalnie widziałbym na przykład antagonistów, którzy tak jak tutaj w tym Mandalorianinie starają się wykorzystać w jakiś sposób, dojść do tego, wiecie, jak w naukowy sposób wykorzystać tę moc i przerobić to na jakąś broń, technologię, tego typu rzecz. Bo tutaj ewidentnie widać, że próbują wykorzystać w jakiś sposób połączenie z mocą, żeby, nie wiem, zasilić nią te cyborgi, roboty, cholera wie, co to jest, więc... Doktor Pershing the movie. No, więc ja totalnie bym widział coś takiego, ten taki właśnie konflikt także odnośnie spojrzenia na moc i to, jak działa wszechświat i to, co jest istotne. Tam jest to cały czas przestrzeń, wydaje mi się, do całkiem masy, do zrobienia masy rzeczy jeszcze, nie? A propos robienia właśnie masy rzeczy, to ostatnia rzecz, którą się dzisiaj zajmiemy, w zasadzie powiem bardzo króciutko, bo to nie ma jakoś dużo do rozprawiania. Ploteczka porzucona przez Daniela Rickmana. A Star Wars movie about a very first Jedi hearing it's a female is in development. Więc to jest coś, co te informatorzy podali, że ma być, że jest powiedzmy w myśli się tutaj o filmie najpierwszym Jedi. Co się wydaje dziwnym, ale ciekawym konceptem, szczerze mówiąc. Nie. Bo znowu można by podejść do tego, wiecie, to pierwszy Jedi niekoniecznie musi oznaczać kogoś, kto będzie wywijał jeżdżniówką od razu, nie? Tylko kogoś, kto być może będzie próbował nagiąć tę siłę, która tutaj otacza wszystkich do robienia rzeczy. Nie jestem fanem prequeli, to znowu idea pierwszego Jedi jest na tyle fascynująca, że to musiało być tak dawno temu, że
nie będziesz wylatywał co chwila z, wiesz, dziadkiem Jody czy kimś takim. Już kto wie. Ale jakby tutaj właśnie można byłoby się tym zająć, jakby skąd te całe credo ich powstało, gdzie ta... No bo to też nie mogłaby być jednoznacznie dobra postać, bo ja nie widzę Jedi w ogóle jako pozytywne postacie na dłuższą metę. To są były postacie... Cały ten ich zakon był tak bardzo zbłądzony, tak bardzo ustanowiony na zasadach, które były, tak jak Radek powiedział, bardziej trzymane dla zasad niż dla jakiegoś zrozumienia tej mocy. Spokojnie widzę to taką postać, która... Fajnie byłoby, gdyby na przykład pokazali, jak ta postać bardzo zamyka moc w takim pudełku ideologicznym, wiesz, bardziej, żeby, dobra, mamy od tej pory myśleć tak, tak i tak i tak i tak, licząc na to, że dzięki temu unikniemy Sithów czy czegoś takiego. A oczywiście im dłużej to trwa, tym bardziej widzimy, że to bullshit, bo Sithowie są, byli i nie wiem, czy będą, bo wszystkie pokolenia Sithów zostały pokonane w Palpatinie, ale no, zostawmy to. No, ale to jest cały czas, wydaje mi się, dosyć ciekawe. I nawet by fajnie też nawiązywało do tego, co już było poruszane w tej Mandalorianinie, nie? No, Titan się pojawił, więc jakby w legendach Titan był tą planetą, gdzie się pierwsi Jedi pojawili, nie? Była pierwsza świątynia i tak dalej. No, natomiast właśnie podejście do tego w taki sposób, gdy ktoś odkrywa, powiedzmy, czy próbuje jakoś balansować właśnie jasną, ciemną stronę mocy i to jest cały czas to, co może kiedyś działać. Tak, wiesz, może mieć tego pierwszego gościa, który odkryje to i może być pierwszym upadłym od razu, albo coś takiego, nie? No ja pamiętam, jak wiecie, jak jeszcze nie było wiadomo, kim jest Snoke, to były te teorie, że no to jest pierwszy Jedi, ten ktoś, kto po raz pierwszy użył potęgi mocy i po prostu przez te długie lata potem zaczął z niej korzystać, żeby utrzymywać się przy życiu i to go tak skorumpowało i wygląda dlatego w ten sposób, jak taki zniszczony ten. I przyznam szczerze, nawet były jakieś takie konceparty i tak dalej, które mogłyby świadczyć o tym, że były pomysły w tym kierunku, ale no nic oczywiście nie doszło do skutku z tego, a trochę szkoda, bo to był coś ciekawy koncept, szczerze mówiąc. No ale wtedy to, jak ginie, byłoby już dla wielu osób nie do zniesienia. Byłoby jeszcze lepsze, no ja myślę, wow. Że jeśli pierwszym Jedi według tej ploteczki miała być kobieta, to ja myślę, że to już będzie nie do zniesienia dla wielu osób. To prawda. Więc, no. No dobra, słuchajcie, na tym myślę będziemy kończyć. No zobaczymy, jeszcze co przyniosą. Chcę zadać pytanie na końcu do was. No pewnie. Czy The Tragedy był według was najlepszym, a jeśli najlepszym, przynajmniej waszym ulubionym odcinkiem do tej pory, jak i kiedy, z obu sezonów. Wiesz co, ja bym musiał, ja chcę jeszcze poczekać chwilę, aż ochłonę po tym odcinku, bo za intensywnie dwa razy go obejrzałem i jest super, a chcę zobaczyć, jak tak, wiesz, z tydzień, dwa tygodnie miną, żeby to na chłodno ocenić, no ale w tej chwili to chyba się najlepiej bawiłem, bo go, no nie wiem, on, tak jak ci mówiłem, nie, że wcześniej, jak od razu po odcinku, nie, że to jest idealnie, który nie dość, że trafia z postacią, nie, którą uwielbiam, plus reżyser, którego uwielbiam, plus, no, wygląda ten odcinek kapitalnie, nie, nic, nie miałem tam do niego żadnych zastrzeżeń, fajnie rozwija ogólnie ten koncept główny, rusza w końcu tą linię fabularną, wiesz, w konkretnym kierunku, a przy tym jest zupełnie, wiesz, taką miniaturą, nie, filmową, która działa na swoich zasadach, no i w tej chwili chyba jest moim ulubionym. Bardzo lubię ten finał Waititiego z poprzedniego sezonu, tak, ale jednak kapkę wyżej, nie, jak bardzo lubię takie Waititiego, uwielbiam gościa, to jednak Rodriguez jest tym moim śmieciowym mistrzem, nie? Którego kocha po prostu, więc kapkę wyżej jest w tej chwili to z Bobą Fettem. No dla mnie ciągle najlepszy odcinek tego sezonu to jest ten Peytona Reeda z pająkami i żabą i żaden odcinek nie dał mi tyle umysłu, co tamten. Gdzieś to naprawdę siedziałem, wiecie, z sercem w gardle, zastanawiając się, co się wydarzy. Aczkolwiek no to byłoby bardzo blisko na drugim miejscu, bo wiecie, to też był w tym odcinku, jakby akcja, super, fajnie, ale w tym odcinku też były te momenty, kiedy faktycznie poczułem coś w serduszku, szczególnie jak no, jest na przykład ta scena, jak Mando podchodzi do tego krateru po swoim statku i tak patrzy, wiecie, tak ponuro na co się wydarzyło, wyciąga tą kulkę i już, chowa, już tak wiecie, ta kulka to już jest taki dosyć oczywisty wyciskacz łez, no, ale sam ten moment, jak on stoi w tym kraterze po prostu, wiecie, ten statek, który latał przez te ileś tam odcinków, po prostu został z niego po prostu kubka kurzu. Mówią, to jest prawdziwa, to jest tragedia tego odcinka, nie tam porwanie Grogu to można odbić, ale jego statek zniszczony, to jest tragedia. To było tak zapowiadane, że ten statek długo nie pociągnie, bo on co chwilę został taki wpierdol. Łatali go ale
tutaj jakby ta pierwsza scena cudownie nakręcona, jak Slave One się wbija, nie? I tam są te zbliżenia na niego i mówię, kurwa, Razor Crest już ma skończone, już koniec, nie? Już tego statku nie będzie. Slave One, to ja patrzę, kurde, wszędzie poznam te latające żelazko. Tak. Od razu jak leci. Tak, bo ten design zawsze był taki niepraktyczny się wydawał, nie? Że on tak leci, później tak ląduje, mówię, i tak leży, później wychodzi. Właśnie jak oni stają, że... chyba że lecą tak, wiecie, dziwnie. To było zawsze żelazko, które latało. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie też mam... Ciężko mi bardzo porównać to z finałem Waititiego, który mi się strasznie podobał, ale ten tamten odcinek był... Zupełnie inne akcenty miał. On miał sporo akcji, ale jednak nie aż tyle akcji. Tam było... Bardziej był ten motyw, siedzimy oblegani w tym barze, potem gdzieś tam się przekradamy przez te kanały. To był super odcinek, no, ale cały czas jak mówisz, jeżeli chodzi o ileś frajdy, ile się bawiłem takiego... czystego, śmieciowego fanu, to zdecydowanie jest ten odcinek. To jeszcze dodam tylko, że moim trzecim ulubionym jest ten z kowbojem i z szeryfem Cobbem. O, to będą moje trzy ulubione. Ja Waititi, Rodriguez i Favreau. No to ja bym chyba wyżej wstawił ten finał, więc ten, o którym mówicie, byłby czwarty pewnie, więc... Jakbym jeszcze bym miał do piątego dojechać, to nie wiem, może ten z więzieniem faktycznie, więc dlatego ostrzę sobie też zęby na ten nowy odcinek, bo ponad ten z więzieniem jednak bym postawił wtedy trzeci z pierwszego sezonu, czyli wielkie wejście Mandalorian na ulicach. Ten moment, ten gość, z którym on się kłócił, ale this is the way. Nie, to u mnie by tego famujewy był ten odcinek, jak walczy w pierwszym sezonie w tym błocie i jest, wiesz, to był tak piękny odcinek, jak on tam wstaje jak szmata, brudny, nie? To był tak oryginalna rzecz, nie? Ja już mówię, o, dobra, w tym serialu można zrobić, nie trzeba go robić uniwersalnym, żeby każdy fan Gwiezdnych Wojen się będzie cieszył, bo dostanie te swoje rzeczy, tylko można pójść kawałek dalej, nie? I pokazać coś, co będzie konkretnych widzów bawiło, nie? Nie wszystkich. No dobra, słuchajcie, to w takim razie na tym będziemy kończyć i oczywiście zachęcamy was do zadawania pytań, no i oczywiście widzimy się za tydzień przy okazji kolejnego omówienia odcinka, no a potem za dwa tygodnie, chyba za tygodnie już jest finał, więc no, będziemy tęsknić. No kurczę, całkiem spokojny sezon się wyklarował, nie? Jakby miał te swoje słabsze momenty, ale generalnie mam wrażenie, że po niektórych odcinków jesteśmy zadowoleni. Ale nie były tak słabe jak w pierwszym. Mhm. No nie, ten nie, sezon nie. Ma dalej świetne highs, jak właśnie ten odcinek. Ale te słabsze momenty nie były nawet w połowie tak słabe jak odcinek Bryce Dallas Howard z pierwszego sezonu, jak Pustynia. Tak, i tutaj też już jesteśmy jednak po tym odcinku, który był tym, no, na przeczekanie, nie? Tym właśnie tym z imperialną bazą. I teraz wiemy, że jednak ten poziom będzie już do końca, nie? Te dwa ostatnie odcinki wydaje mi się, że będą konkretnymi konkretami. Jeśli z tego odcinka Weathersa, to wszystkie odcinki były przynajmniej dobre, no bo mówię, miałem problem z pewnymi rzeczami ze Soką, ale to był dalej naprawdę solidny odcinek. Mm. No, plus widać postęp, nie? Widać w tym odcinku Bryce Dallas Howard, że znacznie lepiej sobie poradziła jako reżyserka, tak samo w odcinku Filoniego. No, widać, że idzie ku dobremu, plus widać kierunek tego serialu, nie? Jakby dzieje się sporo i faktycznie ta fabuła idzie w jednym kierunku, więc też te moje narzekanie na to, że nie za bardzo widać ten kierunek, też powoli jakby no, trzeba by odłożyć na bok, bo no, widać, że jest faktycznie. Jest ta akcja faktycznie zmierza z każdym odcinkiem w jakimś konkretnym kierunku, plus fakt, że w tym odcinku tak bardzo brutalnie, wiecie, jak to się mówi, wyciągnęli nam dywan spod nóg, no to robi też wrażenie, nie? Po prostu po tym takim długim okresie, gdzie no prawie już tutaj było niedobrze, już prawie się nie udało, już o włos po prostu ten Gideon był blisko. No mamy ten moment, kiedy no, bohaterowie główny bohater znalazł się w dosyć kiepskiej sytuacji i z zupełnie innej strony teraz będziemy musieli podejść do tego problemu. Czytałem przedstawienie, że to jest pierwszy odcinek, chyba jeszcze obok tego z pająkami, który nie polega na Mando przylatuje w dane miejsce, Mando czegoś potrzebuje, ale żeby to dostać musi wykonać questa i odnotuje. Bo ten i ten z pająkami to są inne odcinki, w których to się nie działo. A wiesz, generalnie we wszystkich tak dokładnie to wyglądało. A tutaj masz to w końcu, że zakręcili tą sytuację z Baby Yodą, nie? Że zawsze było tak, że mieliśmy ten moment, że kurde, on już jest denerwujący, nie jest po nic, nie? A tutaj nam go zabrali i nie, oddajcie nam Baby Yodę, nie? Jeszcze nie, go w takie malutkie kajdaneczki zakuli na końcu. Leży na końcu.
W ogóle on leży na końcu, albo leży na tej skale, tak biedny, i mówię, nie, on mnie zaczął wkurwiać, ale to jest mój Baby Yoda, nie? Tylko mnie może wkurwiać, a nie jego. Tak, tak, ale to jest dokładnie tak samo jak bohater reaguje. My jesteśmy w sytuacji bohatera, nie? Że też ciężko było z nim nawiązać jakąś relację czy coś, ale jak już zaczął nawiązywać, to na całego, nie? Nie możemy go zabrać. To jest pięknie, to jest też siła tego serialu, nie? Że ta postać Baby Yody, która miała być w pewnym momencie już niestety baliśmy się, że ona będzie tym elementem reklamowym, żeby jak najwięcej zabawek sprzedać i ten, no to tutaj nabrała naprawdę charakteru przez takie proste rzeczy, nie? O, jest połączone z tą mocą, o, ma jakiś charakter, nie? Jak zaczął reagować na takie, wiesz, takie pierdoły, jak reagowanie na imię, nie? To mówisz, kurczę, to jest postać jednak, nie? Jakby go zabrali, to... Tu Filoni jednak zrobił robotę, to o czym mówiliśmy z Łukaszem w imieniu ostatniego odcinka, że tam właśnie Grogu dostał tego takiego ostrego kopa, jeśli chodzi o wykształcenie tej postaci, i Rodriguez to po prostu pchnął dalej, nie? To jest idealny zabieg, że go zabrali, nie? To jest takie emocjonalne, i tylko Mando, zbieraj drużynę, jedź po wszystkich, nie? Trzeba odbić małego. Boba Fett leci, dobra, mami. Kurczę. Nie, cofnij się, nie skrzywdź dzieciaka, okej, okay, nie skrzywdź dzieciaka. Ja w ogóle nie zauważyłem, ile jest czasu do końca odcinka, jak przyleciał po Karen Union, mówię, to będzie montaż jak z MacGruvera, że wiesz, leci do każdego, nie? It's your son of a bitch, I'm in. Tak. Chodzi kop, nie? Jest, nie, jestem tutaj. O, matko. A propos Grogu, no, był moment podczas oglądania tego serialu u mnie, jak była ta scenka, gdzie on właśnie wypowiada jego imię i on co chwilę reaguje na to w taki uroczy sposób. Ja mówię, o, po prostu jakie urocze, nie? I Marta mówi do mnie, co, już mu wybaczyłeś jedzenie jajek? I mówię, tak, już jest dobrze. Mówię, co mi się strasznie podobało, ja pamiętam, jak omawialiśmy z Łukaszem poprzedni odcinek, jest ten moment, kiedy ja mówię, że strasznie mnie bawiło to, że jak Ahsoka i Mando mówił Grogu, to on zawsze takie ja? Ten odcinek zaczyna się dokładnie od tego, tak, że Mando to tak samo bawi jak mnie. Tak. Ja się jestem idealnie powiązany z tą postacią, bo widzę, jak go bawi te reakcje Grogu dokładnie tak, jak mnie bawiła w poprzednim odcinku. Kurde, ale najlepszy redemption act tego roku, Grogu. Najszybszy. Redemption. Na przestrzeni miesiąca, nie? Od tego, od tego mordercy do ulubionej postaci, nie? Mordercy, darmozjada, głupa, niepotrzebnego balastu. No, krad jedzenie, nie, nienawidzimy cię, Grogu. Nie, wróć. No, jestem pod wrażeniem, jak ten serial działa, nie? Tylko teraz się boję, że będzie sytuacja, jak w którymś momencie padnie, ktoś rzuci Skywalker, a Grogu... Nie! To jest Grogu Skywalker. Palpatine. To jest dziecko Luka i Jadon. No wiesz, Ahsoka powiedziała Yoda i nie zareagował, więc już to jest tyle dobrego. Okej, okay, no dobra, słuchajcie, to zobaczymy, co jeszcze nas czeka w takim razie w tym serialu. I tak jak wspomniałem, za tydzień widzimy się w omówieniu kolejnego odcinka. Oczywiście zapraszamy was też do innych odcinków napisów końcowych. W zeszłym tygodniu było więcej odcinków, więc jeśli nie odrobiliście, to zapraszamy. A tymczasem będziemy się żegnać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Był ze mną oczywiście Radek Pisuda, Oskar Rogowski. Ja się nazywam Łukasz Stelmach. Trzymajcie się. Cześć.